Serdecznie witam wszystkich z pełną nadzieją, że to już niedługo w formie online, tylko będziemy spotykać się tradycyjnie i zapraszam na kolejne warsztaty z cyklu Pacjent w systemie, organizowanym dla liderów organizacji pacjentów. A tym razem tematem warsztatów są programy lekowe, zmiany w ustawie refundacyjnej, czyli co trzeba zmienić w ustawie refundacyjnej zdaniem decydentów, lekarzy, producentów leków, jak i pacjentów. Tak, aby nasze programy lekowe dorównywały standardom europejskim. Do udziału w dzisiejszym spotkaniu zaprosiliśmy pana ministra Macieja Miłkowskiego, odpowiedzialnego za politykę lekową. Zaprosiliśmy również pana profesora Macieja Krzakowskiego, konsultanta krajowego do spraw onkologii klinicznej, panią Bogdę Cichowską-Duma, a dyrektor generalną Infarmy, pana profesora Piotra Rutkowskiego, przewodniczącego zespołu Narodowej Strategii Onkologicznej, a panią profesor Joannę Chrostowską-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Choroby Płuc w Warszawie oraz doktor Igę Lipską, a dyrektor Konsorcjum Naukowo-Badawczego Narodowego Funduszu Zdrowia. W imieniu pacjentów głos zabierze Aleksandra Rudnicka, rzecznik pacjentów Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Olu, bardzo cię proszę o zabranie głosu i poprowadzenie tych warsztatów. A ja ci, Krysiu, bardzo dziękuję za otwarcie warsztatów, za to, że tak pięknie przedstawiłaś naszych gości i zapraszam naszego pierwszego gościa, pana ministra Macieja Miłkowskiego, który jest odpowiedzialny za politykę lekową. Panie ministrze, witam i pierwsze dla nas najważniejsze pytanie. Jak się pan czuje? Bo wiemy, że pan chorował na COVID-19 i bardzo szybko powrócił do pracy, więc chcemy się dowiedzieć, jaki jest pański stan zdrowia. Jak się pan czuje? Jak bardzo wiele osób chorowałem, ta trzecia fala była olbrzymia. Wydawało mi się, że uda mi się uniknąć, ale jednak się nie udało. No, myślę, że patrząc na wiele innych przypadków, to jednak ja całkiem nieźle przechorowałem to. No, już wróciłem całkowicie, nawet już wstępnie sobie badania robiłem, także jest całkiem nieźle. No, cały czas jeszcze problemy, kaszel, jakieś takie rzeczy, to pewnie jeszcze będą trochę czasu, także zobaczymy, to problemy dużo osób ma. Z tym związane także. No to życzymy, żeby właśnie jak najszybciej ten kaszel pana opuścił i przestał męczyć, bo to jest bardzo nieprzyjemne. I druga sprawa, bo nie mieliśmy jakby osobiście tego możliwość uczynić, to oczywiście podziękowanie za majową listę refundacyjną, bo na tej liście jest aż 9 leków onkologicznych. Myśmy to wszystko skrupulatnie policzyli i dwie bardzo istotne zmiany w programach lekowych, bo to też są rzeczy, które ułatwiają leczenie pacjentom i podnoszą jakość tego leczenia. A dzisiaj właśnie zaprosiliśmy pana do rozmowy na temat programów lekowych. Co się w tych programach lekowych powinno zmienić w sensie takim systemowym? Jakie zmiany powinniśmy też sprowadzić w ustawie refundacyjnej, żeby no, organizacyjnie to wszystko lepiej działało i żeby ten dostęp do leków był lepszy? Co z pana obserwacji już chyba 3-letniej pracy w ministerstwie widać, że w tym zakresie trzeba poprawić? No, jeśli chodzi o programy lekowe, to kilka podstawowych rzeczy, to co widzimy technologicznie, że te programy lekowe co do zasady żyją.
Programy lekowe są już w wielu zakresach, wiele lat i muszą się zmieniać. Zmieniają się to, co Państwo widzą, poprzez wprowadzenie nowych leków, nowych w ogóle substancji czynnych w miejsce aktualnych. Czasami jest leki kończą swój byt, bo jak gdyby są lepsze, skuteczniejsze. Także w tym zakresie te programy żyją i żyją w zakresie tym, że się często zmieniają. Wytyczne się zmieniają co rok, co dwa, polskie, europejskie. Także pierwsza rzecz to jest to, że musimy cały czas być na czasie i to w kilku różnych rzeczach, że wchodzą nowe linie, wchodzą nowe leki, ale również widzimy, że czasami jest niezasadne dalsze monitorowanie pacjenta konkretnymi technologiami, czy inwazyjnymi, czy nieinwazyjnymi, które nie są potrzebne, które były potrzebne do badania klinicznego, do analizowania poszczególnych leków, a później widać, że nie ma to uzasadnienia. Widzimy też właśnie zmiany przy kwalifikacji pacjentów. Wchodzą nowe wytyczne, zmniejszamy te wytyczne, czy ewentualnie zwiększamy, bo widzimy, że lek czasami jest nieskuteczny. Czyli te istotne zmiany związane z wytycznymi, z zaleceniami powinny się zmieniać w tym zakresie. No i tutaj widzimy, że główną rolę w zakresie zmian programów lekowych powinny mieć towarzystwa naukowe, konsultanci krajowi, którzy analizują te programy lekowe w stosunku do istniejących wytycznych, a nie firmy farmaceutyczne, które były liderami, które były właścicielami programów lekowych w momencie uruchomienia programu lekowego, przy pierwszym przygotowaniu programu lekowego, ale przy kolejnych to już jest właścicielem, jest Ministerstwo Zdrowia i jak gdyby dopuszcza kolejne linie, kolejne leki w tym zakresie. Leki, często to są leki generyczne, w związku z tym nie ma uzasadnienia, żeby ktoś się nie zgadzał na jakąś drobną rzecz, mając lek, dziesiąty lek generyczny, żeby miał jakiekolwiek uprawnienia w blokowaniu nowych, innowacyjnych, kolejnych, załóżmy, linii lekowych, bo to nie ma żadnego uzasadnienia. Także to jest, myślę, że jedna z najistotniejszych, kluczowych elementów. Druga rzecz jest też taka bardzo istotna. W wielu programach lekowych mamy zespół przy prezesie Narodowego Funduszu Zdrowia. No i to mamy już zalecenia, żeby ten zespół był tworzony nie tylko w formie zarządzania prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko żeby podstawy tego zespołu, który ma w wielu zakresach bardzo istotną rolę kwalifikacji pacjentów bądź dyskwalifikacji pacjentów z leczenia daną terapią, żeby były w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, czyli normalnie w ustawie, gdzie są zadania takiego zespołu. Wiemy, że powołując ten zespół, powołujemy najlepszych ekspertów. Jest to konsylium, które kwalifikuje, które zna się. Często to są choroby rzadkie. W związku z tym tych ekspertów jest bardzo niewielu i trzeba by było, że będąc blisko pacjentów w poszczególnych ośrodkach, nie mamy aż tylu specjalistów i ci lekarze, zgłaszając pacjenta, oczekują na kwalifikacje, konsultacje i tak powinno być. Także to jest, myślę, że kolejny element bardzo istotny. Następna rzecz, to co widzimy, to jest też
Wdrażanie nowych leków, wprowadzanie nowych leków często jest, gdzie Europejska Agencja Leków daje pozwolenie, są to pozwolenia warunkowe, są to pozwolenia, które ewoluują. Zakres badań jest obserwacyjnych niedługi, nie ma długiego okresu obserwacji, a leki są już dopuszczone do stosowania i często jest tak, że mamy coraz częściej w różnych programach lekowych różne schematy leczenia, schemat leczenia comiesięcznego czy cokwartalnego, podawania leku do wznowy czy ewentualnie w chorobach przewlekłych do końca życia, bądź zupełnie inne technologie, które też lekowe, które inaczej są stosowane. I załóżmy jednorazowo czy kilka razy, ale efekt terapeutyczny trwa wiele lat i trzeba porównywać tą technologię z tymi lekami przyjmowanymi przewlekle. Trzeba spróbować uzgodnić jednolite ceny i patrzeć na tą efektywność, czy faktycznie ta zakładana efektywność, na przykład 4-letnia po jednym podaniu jest 80%, jeśli nie, to wówczas modyfikujemy cenę i myślimy, że bardzo istotne jest to, żeby wydłużyć możliwość monitorowania skuteczności leków z okresu, który teraz jest, na który jest wydawana decyzja refundacyjna, 2 lata bądź 3 lata na znacząco dłuższy okres czasu, ponieważ te 2 lata jest zdecydowanie za krótko, żeby ocenić skuteczność każdego pacjenta, poszczególnego pacjenta, czy faktycznie jest to zgodnie z charakterystyką produktu, z charakterystyką badania, czy faktycznie ta realne prowadzenie pacjentów jest inne niż w przypadku tego, co przyjmowaliśmy do refundacji, bo my się zawsze opieramy o wyniki badań, o wyniki, które są opisane, a w rzeczywistości to może być zupełnie różna. Dbamy tutaj o pacjentów. No oczywiście cały czas widzimy i to mamy różne problemy związane z dostępnością czasami leków, z dostępnością leków czasami w opakowaniach polskich, z tym zagwarantowaniem leku, żeby pacjenci byli tak samo traktowani, że ta dostępność zawsze jest. Tutaj mamy bardzo często sytuację, że jest monopol na daną substancję, cząsteczkę, no ale musimy sobie zagwarantować prawa, że jeśli już producent jednak sprzedaje nam lek, sprzedaje, to wówczas gwarantuje pełną dostępność i mieliśmy też problemy czasami w chemioterapii, również w programach lekowych. To się zdarzało, także na to myślę, że trzeba zwrócić uwagę. No i myślę, że to są główne te elementy kwalifikacji pacjentów do programów lekowych. No i oczywiście zmiany, bo tutaj mamy bardzo często wydłużenie czasu terapii, w szczególności w chorobach autoimmunologicznych. Zmiany, kiedy następują zmiany terapii, czy zmiany następują przez lekarza prowadzącego, czy jak w przypadku chorób specyficznych, bardzo rzadkich, przez zespół terapeutyczny. Także myślę, że to są główne takie zmiany, na które oczekujemy i zresztą które również pacjenci oczekują. Panie ministrze, mamy takie programy jak na przykład program Czerniaka, o którym już możemy powiedzieć, że on jest na europejskim, a nawet na światowym poziomie. Mamy też bardzo zmieniający się program leczenia raka piersi, raka płuca. Tutaj też się bardzo wiele w ostatnim czasie zadziało. Czy ten trend takiej dążenia, równania do standardów europejskich, to jest ten kierunek, o który nam chodzi, którym prowadzimy w tej chwili? Tak. Cały czas staramy się w ogóle pracować nad poszczególnymi programami lekowymi, żeby zmienić opisy, żeby to nie były pod poszczególne leki, tylko żeby pacjenci wiedzieli, jak mają być leczeni w pierwszej, drugiej, trzeciej linii, żeby wiedzieli lekarze dokładnie,
jak dalej pacjenci będą leczeni. No i tu kierunek jest jasny, tak jak pani powiedziała, w Czerniaku już jest bardzo dobrze na dzisiaj, bo oczywiście myślę, że na dzisiaj, na ten rok na pewno nic nowego się nie zdarzy, ale za rok, 2 lata najprawdopodobniej coś może być istotnego, no i wtedy też trzeba będzie na to reagować. Rak płuca był tu wymieniony, myślę, że jeszcze tutaj trochę brakuje, także nad tym myślę, że chwilę będziemy pracowali, ale też widzimy już tutaj docelowy program, ale oczywiście jeszcze mamy wiele, wiele programów związanych nie tylko z nowymi lekami, chociaż również no tutaj bardzo istotna zmiana oczekiwana jest w raku nerki, gdzie są oczekiwania zmian kompleksowych dostępności nowych leków do poszczególnych linii lekowych, ale też równe oczekiwania są do zmian w aktualnym programie lekowym do kwalifikacji pacjentów, do dyskwalifikacji pacjentów z poszczególnych terapii i to jest bardzo istotne dla dużej grupy i na to zwracam uwagę, żeby te programy nadążały za wytycznymi i będziemy zmieniali poszczególne. Staramy się, zmieniając program lekowy, starać się dopuszczać wówczas wszystko to, co jest dostępne. Oczywiście, jak nam się uda z firmami uzgodnić istotne warunki leków, jako jeśli to są nowe, bądź jeśli nie ma żadnych nowych, bo ostatnio było w reumatologii duże istotne zmiany, to tam nie było dostępnych leków, ale bardzo istotnie zmieniany program monitorowania pacjenta, długości czasu leczenia i prowadzenia pacjenta. Panie ministrze, jeszcze takie pytanie. Bardzo zmienił w zeszłym roku fundusz medyczny. Ustawa o funduszu medycznym wprowadziła nowe mechanizmy dostępu i już częściowo jakby z tych mechanizmów korzystamy, bo częściowo w RDTL-u są już fundusze, które są zadysponowane do leczenia w ramach tego RDTL-u. Są też, pojawiły się pierwsze listy innowacyjnych terapii. A co dalej? Jakie następne kroki, jeśli chodzi o te zapisy funduszu medycznego? Ja powiem na wstępie, ten innowacyjne terapie, cały czas jeszcze nad tym pracujemy, także myślę, że w najbliższym czasie będzie publikacja tych ostatecznej listy, z którymi chcielibyśmy negocjować, które chcielibyśmy dostarczyć. Ta pierwsza lista była listą wyjątkową, ponieważ zawierała dosyć krótkie okresy, szczególne kryteria i tam nie ma wielu leków i jak gdyby też trudno jest z tej listy wybierać. Zobaczymy, jak ostatecznie wyjdzie. Tutaj oczekujemy na drugą listę i tam się spodziewamy dużo rzeczy, które nie zostały do tej pory zrefundowane, a które są bardzo istotne w procesie leczenia pacjentów. No i tu się spodziewamy bardzo dużej pracy Agencji Oceny Technologii Medycznych. A jeśli chodzi o ratunkowy dostęp do technologii lekowych, to tutaj też, tak jak pani powiedziała, są dwa elementy. Jeden to jest odbiurokratyzowanie tej procedury dostępu, czyli na poziomie szpitala, na poziomie lekarza, na poziomie konsultanta, ewentualnie wojewódzkiego, bądź kontynuacji już na zasadzie działalności lekarza, ale też więcej oczekujemy
od poszczególnych ośrodków, zresztą również firm farmaceutycznych. Ratunkowy dostęp do technologii lekowych to jest ten dostęp, który jest wyjątkowy, jest dla poszczególnych pacjentów, to nie jest program lekowy. Ratunkowy dostęp to jest dla pacjentów wyjątkowych, bardzo często dla tych, gdzie nie opłaca się w firmie składać wniosków, bo to jest kilku pacjentów rocznie, choroby wyjątkowe, wyjątkowe sytuacje kliniczne pacjenta. Często to są choroby, które po operacjach czy po różnych hospitalizacjach pacjent nie może wrócić do pełnej sprawności, bo potrzebuje jakiegoś bardzo drogiego leczenia, żeby wyjść, czy załóżmy leczenie jakieś przeciwgrzybicze, czy przetoczenia immunoglobulin, gdzie był problem duży w uzyskaniu dobrego wyniku leczenia pacjenta w hospitalizacji, wykorzystania bardzo drogich leków, wyjątkowych leków, no i tego brakowało, to widzieliśmy, zidentyfikowaliśmy. Aktualnie pracujemy nad podsumowaniem tego pierwszego okresu tego roku. Wiem, że trwają sprawozdania wszystkich NFZ-ów, szpitali, na jakim etapie jest, ilu pacjentów wprowadziły poszczególne szpitale, ile pacjentów planują leczyć, bo wiadomo, że to są terapie, które muszą mieć zaplanowane na kontynuację leczenia, które są w trakcie i jakie faktycznie leki są w trakcie. No tutaj też jeszcze jest to, co było wcześniej, bardzo jednolite stanowisko, że jak lek nie dostał refundacji, no to nie może podlegać ratunkowemu dostępowi, to znaczy firma albo nie chciała złożyć wniosku, w związku z tym jak gdyby nie ma możliwości, albo firma nie chciała uzgodnić ceny. Także tutaj mamy tą jasną też sytuację, jak to wygląda. Na razie oczywiście nie mamy żadnej sytuacji takiej, że którykolwiek lek, nie mamy informacji, że którykolwiek lek przekroczył limit około 5 milionów rocznie, gdzie wzywamy podmiot odpowiedzialny do złożenia wniosku refundacyjnego. Na razie tych wydatków, które my widzimy, jest bardzo niewiele z tych zaplanowanych na bieżący rok. No i oczekujemy, bo według nas jest za mało wprowadzonych terapii zgodnie z tym, na co przeznaczyliśmy budżetu na ratunkowy dostęp. I tu się zgadzamy, to jest też nasza obserwacja pacjentów, że rzeczywiście jakby szpitale nie korzystają z tego RDTL-u i poprosiliśmy pana prezesa NFZ-u, żeby ten temat też przeanalizował i żeby nam odpowiedział na te pytania, bo też jesteśmy zdziwieni, dlaczego placówki nie sięgają po te pieniądze, które są, lekarze nie wystawiają tych wniosków. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje, bo przecież sam proces jest bardzo uproszczony. I wydaje się, że to powinno być łatwiejsze. Panie ministrze, a nad samą ustawą refundacyjną też pewnie trwają prace i czy na przykład pan by się nie chciał spotkać w jakimś takim szerszym zespole, nie wiem, lekarzy, nasz z pacjentów, nie wiem, nawet producentów leków i ten temat też omówić, jak pan myśli, czy to jest potrzebne, takie spotkanie by się przydało? Tutaj jesteśmy zdania, że w ogóle, żeby rozmawiać na temat zmian, to najlepiej rozmawiać w normalnym procesie stanowienia prawa, czyli podczas konsultacji publicznych, po złożeniu uwag, czyli najpierw przedstawieniu projektu do konsultacji. Wówczas jest czas na wypowiadanie się każdej ze stron i później spotkanie uzgodnieniowe propozycji przedłożonych przez różne gremia, dokładnie ustalenie. Tu uważamy, że ustawa refundacyjna jest zbyt ważna,
była zbyt rzadko zmieniana, oczekiwania są duże, żeby jak gdyby teraz szybko przeprowadzać zmiany. Chcielibyśmy to przekazać do konsultacji publicznych, a później ze wszystkimi stronami uzgodnić dalszy etap, czyli przed przyjęciem bądź odrzuceniem uwag środowisk różnych i ze wszystkimi chcemy się spotykać. Panie ministrze, bardzo dziękuję za to spotkanie, za to, że poświęcił nam pan czas. Jeszcze raz dziękuję za listę. No i życzę pełnego powrotu do zdrowia. Bardzo dziękuję. Dobrze. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A teraz zapraszam na prezentację, którą miałam zaszczyt przedstawić na zaproszenie pana profesora Jacka Jasema i profesora Macieja Krzakowskiego na konferencji poświęconej programom lekowym. To była konferencja skierowana do lekarzy, ale poproszono mnie o przedstawienie punktu widzenia pacjentów na kształt i funkcjonowanie programów lekowych. Więc te uwagi, które zebrałam od liderów naszych organizacji, od pacjentów, postarałam się zawrzeć w tej prezentacji. Powiem tak, że kiedy otrzymałam propozycję wygłoszenia prezentacji na temat programów lekowych, to pierwsze pytanie, jakie sobie zadałam, to czy nasze programy lekowe, które są bardzo unikalną, jedyną w skali świata formą dostępu do innowacyjnych leków, są dla pacjentów szansą czy barierą? I postaram się na to pytanie w ramach tej prezentacji odpowiedzieć. Najpierw chciałabym przypomnieć mechanizmy refundacji leków, z których aktualnie polscy pacjenci onkologiczni mogą korzystać. I możemy korzystać z leków w ramach indywidualnego dostępu. To jest taki mechanizm RDTL, mechanizm refundacji leku, który nie jest finansowany ze środków publicznych w danym wskazaniu, a zostały już wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania dostępne technologie medyczne finansowane ze środków publicznych. Czyli jeśli kiedy lek nie jest finansowany w programie, pacjent może ten lek dostać w ramach RDTL-u. Ta procedura została ostatnio bardzo uproszczona, ale niemniej są cały czas kłopoty z jej funkcjonowaniem. Pacjent może też dostać lek w ramach importu docelowego, jeśli ten lek nie jest zarejestrowany, nie ma dopuszczenia na terenie Polski, a jak nie ma na terenie Polski, to też na terenie całej Unii Europejskiej, czyli to są leki, które są najczęściej zarejestrowane w Stanach. No i mamy oczywiście grupowy dostęp, jako wszyscy pacjenci, do katalogu chemioterapii. To są leki, które już są stosowane od dłuższego czasu, ale to nie jest wyłącznie sama chemioterapia, są też już leki nowocześniejsze, leki celowane. I oczywiście programy lekowe, które są bohaterem dzisiejszego naszego spotkania, które umożliwiają równy dostęp do innowacyjnych terapii ze względu na status finansowy pacjenta, ale pod warunkiem, że ten pacjent spełnia kryteria kwalifikacji do programu, kryteria głównie kliniczne. Od niedawnego czasu mamy tak zwane mechanizmy wczesnego dostępu, które pozwalają, które będą pozwalały polskiemu pacjentowi w czasie krótszym niż te dotychczasowe 2,5 roku na dostęp do nowoczesnego leczenia. A te mechanizmy wczesnego i warunkowego dostępu pojawiły się dzięki wprowadzeniu prezydenckiej ustawy o funduszu medycznym. I w ramach tej procedury wczesnego i warunkowego dostępu refundacji leków poprzez właśnie technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej i te technologie lekowe, pierwsza ich taka lista pojawi się we wrześniu, przygotowuje ją Agencja Technologii Oceny Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. To są technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności stosowane w chorobach rzadkich i chorobach onkologicznych. I ta lista takich leków już się pojawiła. Niestety ona jest bardzo króciutka, ale już są te leki. No i w ramach tego funduszu również uproszczono zbiurokratyzowany mechanizm RDTL w ramach tej ustawy o funduszu. A czego oczekujemy od naszych programów lekowych? Oczekujemy, że te programy lekowe dorównają standardom europejskim. I w polityce lekowej naszego państwa jest taki zapis.
racjonalizacja leczenia farmakologicznego w oparciu o dowody naukowe i wytyczne kliniczne wymaga podjęcia działań organizacyjnych i legislacyjnych. I rzeczywiście te programy mogą być szansą na leczenie polskich pacjentów onkologicznych innowacyjnymi lekami na europejskim poziomie, ale wymaga to właśnie tych zmian w zakresie legislacyjnym, organizacyjnym i w zakresie zapisów klinicznych, i wtedy dopiero pacjent i lekarz wejdą na to podium i będą zadowoleni, że mogą prowadzić takie leczenie. I jakich zmian legislacyjnych powinniśmy dokonać? Jakie zmiany się już dokonały? W ramach funduszu, ustawy o funduszu medycznym przeprowadzono też pewne zmiany w ustawie o refundacji leków i w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej. I to były właśnie te zmiany dotyczące RDTL-u. A co jest konieczne i niezbędne, takie dwie fundamentalne zmiany w obszarze funkcjonowania programów lekowych, które my zauważamy. To jest zniesienie zapisu o konieczności akceptacji zmian w programie przez wszystkich producentów leków, które znajdują się w tym programie. I wprowadzenie zmian dotyczących tworzenia programów lekowych przez zespół ekspertów, a nie tak jak dotychczas przez firmę. I chciałam przytoczyć wypowiedź profesora Piotra Rutkowskiego, który jest praktykiem, klinicystą, który też tworzy takie programy. I on napisał tak: absurdalna jest sytuacja, w której jakakolwiek zmiana programu lekowego wymaga akceptacji producenta leku już obecnego w tym programie. Dotyczy to nawet prostych zmian. I my wiemy z własnego doświadczenia też naszych organizacji pacjentów, że zapis o konieczności akceptacji zmian w programie przez wszystkich producentów leków znajdujących się w tym programie powoduje, że blokowane jest wejście do programów nowych leków. I my wielokrotnie musieliśmy podejmować takie interwencje, prosić firmy, żeby nie blokowały takiego dostępu do nowym lekom. Tworzy się niepotrzebne, nie kolejne programy lekowe dla tego samego rodzaju nowotworu. I wtedy powstaje też zamieszanie. Jest też taki zapis, jest elementem przetargowym w negocjacjach refundacyjnych. No i przedłuża to wprowadzenie potrzebnych zmian zgodnie z nowymi zaleceniami. Na przykład to, że się utrzymuje w programie lekowym niepotrzebnie leki, które mogłyby spokojnie przejść do katalogu chemioterapii. Dlaczego tak ważne jest tworzenie programów lekowych przez zespół ekspertów i żeby jeszcze ten program oczywiście był zaopiniowany przez konsultanta krajowego? Do czego się to przyczyni? Przyczyni się do tego, że te programy będą zbliżone do międzynarodowych standardów. Zapewni to również, że będą oparte na najnowszych wytycznych polskich i międzynarodowych towarzystw i instytucji naukowych, takich jak Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, ESMO, ASCO, NCCN i brytyjski NICE. Do tego się będą odwoływały te programy. I oczywiście będą się odwoływały do doświadczenia klinicznego lekarzy, którzy będą je tworzyli. No ale programy trzeba zmieniać, bo zmieniają się też założenia i wskazania lekowe i wtedy te zmiany mogą zgłaszać i powinny zgłaszać firmy, towarzystwa naukowe, organizacje pacjentów, organizacje resortowe i rzecznik pacjentów. Podlegałyby one ocenie zespołu ekspertów, konsultanta krajowego i no i w razie potrzeby powinien być to włączony również AOTMiT i to by było wszystko wprowadzane za zgodą wiceministra odpowiedzialnego za politykę lekową. Jeszcze teraz ważne są zmiany organizacyjne poza tymi prawnymi. A te zmiany organizacyjne oznaczają scalanie programów w jeden program, który dotyczy jednego nowotworu. I takie scalanie daje szansę na kompleksowość i jakość leczenia. Tworzenie kilku programów w danym wskazaniu czy w danym nowotworze wymuszone przez działania konkurencyjne firm doprowadziło do takich sytuacji, że jest brak przejrzystości pod względem klinicznym i organizacyjnym. Są różne kryteria kwalifikacji pacjenta do włączania i wyłączania z programu, mimo że to jest pacjent, który ma to samo wskazanie. Wymusza się kontraktowanie zamiast jednego programu w danym wskazaniu w nowotworze kilku programów. Niepotrzebnie. I co się tworzy już takim celowo? Tworzy się zamiast wyspecjalizowanych ośrodków kompleksowej opieki, gdzie pacjent od diagnostyki po innowacyjne leczenie w programach lekowych jest prowadzony, takie
takie placówki, w których leczonych jest po kilku pacjentów w danym programie i w związku z tym lekarze nie mają doświadczenia, jak prowadzić ich leczenie. No bo jak jest tylko kilku pacjentów, to trudno się też czynić pewne obserwacje kliniczne nawet. W programach lekowych potrzebna jest też racjonalizacja i elastyczność ich stosowania, ich zapisów. W treści programów lekowych mamy zapisy obejmujące schemat i czas dawkowania leków, ale też kryteria kwalifikacji pacjenta do leczenia i kryteria wyłączenia z programu. No i co to oznacza? Oznacza to, że te kryteria powinny być dostosowane do obowiązujących rekomendacji właśnie towarzystw naukowych i aktualnej wiedzy medycznej. I na przykład w raku wątrobowo-komórkowym w pierwszej linii leczenia mamy w programie tylko pacjentów z chorobą ograniczoną miejscowo do wątroby, a nie leczy się chorych, u których wystąpiły przerzuty. Chociaż specjaliści mówią i eksperci, że również ci chorzy by też odnieśli korzyść takiego leczenia w pierwszej linii. Zbyt rygorystyczne są też kryteria kwalifikacji do programów na podstawie wyników badań diagnostycznych. Na przykład, nie wiem, jakaś kolejna mała cyferka po przecinku wyklucza pacjenta, a przecież wiemy, że pacjent może mieć jakieś chwilowe wahania, nie wiem, poziomu cukru, że też podanie jakiegoś odpowiedniego leku może wyrównać te wyniki badań diagnostycznych. I to jest takie sztywne założenie, które przeszkadza w kwalifikacji do programu pacjentów. I być może, że też dobrze by było, żeby odciążyć troszeczkę te ośrodki referencyjne, żeby do programów kwalifikowały ośrodki, w których pacjent jest leczony, a chociaż te ośrodki nie mają zakontraktowanych programów. Jeśli chodzi o schemat i czas dawkowania, to też to powinno być w dużej mierze w gestii lekarza. To lekarz powinien decydować o kolejnym podaniu leku, czy zrobić przerwę, czy nastąpił regres, czy progres w chorobie, czy można odstawić lek. To jest bardzo ważne i to na przykład się w tej chwili stało w programie leczenia czerniaka i bardzo ten program się przez to zmienił i jest łatwiejszy w stosowaniu. Mówiliśmy o tych badaniach diagnostycznych przy kwalifikacji pacjenta do programu. Właśnie te wyniki badań należy pozwolić interpretować lekarzom w sposób taki akceptowalny. Chodzi też o to, żeby te badania tak ustawić, żeby pacjent je mógł wykonać w krótkim czasie i najlepiej w jednym miejscu. Trzeba też zwrócić uwagę na takie zapisy, które na przykład mówią, że badanie jest ważne w ciągu tylko 2 tygodni. A przykład w raku trzustki jest sytuacja taka, że sam opis badania trwa 3 tygodnie, więc znowu trzeba będzie powtarzać to badanie i to jest po prostu bardzo nieelastyczne, niewygodne. I oczywiście bardzo ważna jest pilność niektórych badań diagnostycznych, i to wiemy, że to w takich nowotworach szybko postępujących jak rak płuca jest bardzo ważne, w tym nowotworze liczy się czas. No i oczywiście badania już przeprowadzone po zakończeniu leczenia. Tutaj w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy w chorobach, zwłaszcza hematologicznych, taką chorobę resztkową, która wymaga potwierdzenia i to powinno być wpisane do programu lekowego. Powinno się też uważać, żeby nie przesadzać z wykonywaniem badań takich kontrolnych, które szkodzą pacjentowi, na przykład tomografii komputerowej z kontrastem w leczeniu raka nerki czy przerzutów do kości w raku piersi, bo to jest szkodliwe. No i oczywiście lekarz powinien móc zaordynować jakieś dodatkowe badania, jeśli one są potrzebne w monitorowaniu stanu pacjenta po programie lekowym. Teraz przechodzimy do ważnego takiego dla pacjentów sprawy dotyczącej sposobu podawania leków. Wiemy, że tych sposobów jest wiele. Jest wlew dożylny, jest tabletka, jest infuzor, jest podskórna iniekcja i to wszystko ma znaczenie dla jakości życia pacjentów i na to wskazują wyniki badań. I uważamy, że jeśli lek jest dostępny w różnych postaciach i istnieje możliwość wyboru przez chorego jego lekarza drogi podania leku, no to taki zapis powinien być uwzględniony w zapisie programu lekowego. Droga podawania leku też się wiąże ze świadczeniem, z rodzajem świadczeń, bo jeśli podajemy tabletki, to możliwy jest tryb ambulatoryjny albo jednodniowa hospitalizacja. To wszystko ma wpływ na koszty leczenia, a także na sposób, jakość życia pacjenta.
I trzeba też zauważyć, że koszt świadczenia też jest związany ze sposobem podania i to jest i z ceną leku. I bardzo istotny też problem, który się bardzo często powtarza, że jeśli lek jest w programie lekowym dla dorosłych i dla dzieci, to powinny być uwzględnione wielkości dawki dla dzieci ze względu na straty, które się ponosi, jeśli się w programie uwzględnia tylko te dawki dla dorosłych. Wsparcie leczenia w programach lekowych w postaci szczepienia ochronnego. To jest bardzo ważne, ponieważ te szczepienia też decydują o jakości leczenia i chronią pacjenta przed rozwojem infekcji. Zwłaszcza w nowotworach hematologicznych to jest szalenie ważne. Ważne jest to też przy procedurze przeszczepienia, gdzie można uniknąć bardzo groźnej wręcz dla życia pacjentów infekcji po wykonaniu przeszczepienia wirusem cytomegalii. I to też powinno być uwzględnione w programach lekowych. I teraz mamy takie programy wspólne, bo wiemy, że mamy produkty innowacyjne, oryginalne, o udowodnionej skuteczności, leki oryginalne. Ale mają, po latach pojawiają się leki otwórcze, generyczne, biorównoważne, czyli odpowiedniki leków oryginalnych, zamienniki. I te leki, zamienniki mają te same wskazania terapeutyczne, zawierają tą samą substancję czynną, nie powodują żadnych różnic terapeutycznych, nawet się tak samo nazywają i zawierają, co ważne, tę samą dawkę substancji. No i co do tych punktów, to jest zgoda. Tylko niektóre leki oryginalne mają postać podskórną, która jest preferowana przez pacjentów. I ta postać podskórna jest niestety droższa leków. Nie, tak to się zdarza. I wydaje nam się, że jednak mimo tej droższej ceny program lekowy powinien uwzględniać i dać możliwość wyboru lekarzowi i pacjentowi takiego leku w podskórnym podaniu, przynajmniej części pacjentów, bo są pacjenci, u których stan żył no, jest po prostu męczarnią. Każde podanie wlewu jest szalenie bolesne i to powinno być też w jakiś sposób uwzględnione. Poza tym pacjenci, którzy pracują, no to dla nich ten czas się też liczy. Jeśli mogą dostać podskórne leki, pójść do pracy, to jest to też dla nich duża dogodność. I to, co teraz jest tak ważne i o czym się tak dużo mówi, programy lekowe, a jakość życia pacjenta i indywidualizacja leczenia. Personalizacja leczenia to terapia zgodna według nas z profilem klinicznym i genetycznym, ale także z indywidualnymi potrzebami oraz preferencjami pacjenta. I w ostatnich latach my przeprowadzamy coraz więcej takich badań, ankiet dotyczących satysfakcji pacjenta i jego doświadczenia z jakości opieki w systemie ochrony zdrowia. Na przykład w pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej są takie badania intensywnie prowadzone. Myśmy zrobili takie badanie dotyczące opieki hematonkologicznej. I te wyniki badań pokazują, że pacjenci obok efektywności leku uważają za ważne te aspekty terapii, które składają się na dobrą jakość życia w chorobie. No i oczywiście, co się składa na tą dobrą jakość życia? Dotyczy to mniejszych działań niepożądanych, form podania, czasu podania, możliwości prowadzenia leczenia w warunkach domowych, co teraz bardzo wyraźnie pokazała pandemia, ten okres pandemii, że leczenie w warunkach domowych jest bardzo ważne. I dlatego programy lekowe powinny zawierać szeroki wachlarz terapii, umożliwiający pacjentom jak najlepszą jakość życia w chorobie, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i preferencjami. I ostatni slajd, ale ważny. Dzisiaj rozmawiałam z tym z koleżanką, z Kasią Lisowską. Programy lekowe to powinny być również dla terapii o jeszcze niepotwierdzonym OS-ie, czyli o takim całkowitym czasie przeżycia, czy też w czasie wolnym od progresji choroby. Dlaczego? Dlatego, że mamy pacjentów, którzy mają nowotwory takie terminalne, jak rak wątroby, rak trzustki, rak drobnokomórkowy płuca, rak pęcherza. I w tych nowotworach, poza tym, że one są terminalne, to poza chemioterapią w zasadzie nie dysponujemy my jakimiś takimi potwierdzonymi terapiami innowacyjnymi. Ale te terapie już są i się pojawiają. I one dla tych pacjentów z tymi terminalnymi nowotworami są jedyną szansą na leczenie, na lepszą jakość życia, choć nie wszystkie właśnie mają potwierdzony ten całkowity czas przeżycia. I pacjenci ci nie powinni być wykluczeni z nowoczesnego leczenia i skazani tylko na chemioterapię. Może to nie powinno być w programach, może powinno być to w tym wczesnym dostępie do innowacyjnych terapii.
W każdym bądź razie warto pamiętać, że dla pacjentów terminalnych miesiąc życia się przekłada na rok życia i tych pacjentów nie powinniśmy wykluczać. I spróbuję teraz podsumować tę prezentację i te uwagi. Równy dostęp pacjentów do innowacyjnego leczenia bez względu na status finansowy. To jest na pewno szansa. Zwiększenie dostępu do nowoczesnego leczenia przez zwiększenie finansowania, jakie daje możliwość po prostu prowadzenia programów. Nowe mechanizmy w ramach funduszu medycznego. To jest szybszy dostęp. Specjalne scalanie programów lekowych, tak żeby leczyć kompleksowo i w dobrej jakości. Zrównanie programów z europejskimi standardami. Podniesienie jakości życia, uwzględnienie potrzeb, preferencji pacjentów, czyli ta indywidualizacja. Dostęp do leków oryginalnych i zamienników. To, że te programy powstają właśnie w dialogu partnerskim organizacji pacjentów z Ministerstwem Zdrowia. I racjonalizacja programów pod względem ekonomicznym, na przykład wprowadzanie szczepień, które prowadzą do tego, że leczenie w programie jest efektywniejsze i nie grozi infekcją. No ale są też bariery. Bariery to jest nierówność w dostępie do leczenia w programie z powodu miejsca zamieszkania i dostępu do specjalistycznego ośrodka. O tym będzie mówiła pani dr Iga Lipska. Brak nowelizacji ustawy refundacyjnej, też wiemy, co to oznacza. O kształcie programów decydują firmy i minister, a nie zespół ekspertów i minister. To też jest barierą. Nierówności praw wszystkich interesariuszy procesu refundacji. My nie jesteśmy uwzględniani na wszystkich etapach procesu refundacji. To jest dyskusyjne, czy powinniśmy, czy nie, ale myślę, że warto o tym rozmawiać. Nieuzasadnione medyczne wykluczenie pacjenta z programu. I to jest to, co najbardziej boli, że wiemy, że lek by pacjentowi pomógł, ale z jakichś względów pacjent nie może się znaleźć w tym programie, głównie są to względy finansowe. Brak elastyczności kwalifikacji do programu, zbyt rygorystyczne kryteria. No to są te takie kryteria kliniczne, też diagnostyczne. Brak możliwości modyfikacji przez lekarza dawkowania leku i czasu leczenia. To też dotyczy niektórych programów. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętajmy, że łączy nas koalicja, że razem możemy więcej i chcemy, żeby nic się nie działo, co dotyczy nas, bez nas. Dziękuję. A teraz zapraszam na prezentację, którą nazwałabym prezentacją naszych marzeń. To jest prezentacja, w której profesor Piotr Rutkowski przedstawi program leczenia czerniaka. Jest to program dorównujący standardom światowym, które wyznacza NCCN. Instytucja, która tworzy międzynarodowe standardy. Bardzo prosimy, panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych za zaproszenie na konferencję i możliwość powiedzenia Państwu o programie leczenia chorych na zaawansowanego czerniaka jako przykładzie tego, gdzie Polska dorównuje europejskim standardom. Tu można zapoznać się z różnymi informacjami o nowotworach skóry w 2021 roku. Są też tworzone jeszcze bardziej aktualne standardy, pomimo że mamy z zeszłego roku, dlatego że w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej takie wytyczne będą powstawać w tej chwili aktualnie. Ja zaznaczyłem na tle wszystkich nowotworów skóry, bo nie jest tak różowo dla wszystkich, ale czerniaki rzeczywiście dysponują wszystkimi terapiami, jakie potrzebujemy w tej chwili do nowoczesnego i jak najlepszego leczenia naszych pacjentów. To są dane z raportu otwarcia Narodowej Strategii Onkologicznej. Proszę zobaczyć, że mamy wzrost zapadalności na ten nowotwór, ale mamy też bardzo ładny wzrost przeżywalności względnej. On jeszcze nie jest tak, jakbyśmy chcieli, ale myślę, że te nowe terapie pociągną nam jeszcze tę krzywą w górę. Oczywiście my będziemy koncentrować się w tej chwili na leczeniu choroby przerzutowej lub leczeniu choroby uzupełniającej, ale zmian tytułem wstępu, które zostały w ostatnich latach dokonane w wytycznych dotyczących leczenia chorych na czerniaki jest dość dużo, między innymi już ograniczamy zakres chirurgii, co nie znaczy, że rola chirurgii nadal nie jest podstawowa, ale tak jak Państwo widzą, mamy nowe terapie, między innymi nivolumab z ipilimumabem, który jest objęty refundacją w Polsce od września 2020 roku, czemkorafenib z binimetinibem. Bardzo ważną jest dobra dostępność do biopsji węzła wartowniczego, żeby wyselekcjonować chorych
i zaproponować im ewentualne leczenie uzupełniające i to jest dobrze. Ponad 40 polskich ośrodków onkologicznych wykonuje biopsję węzłowartowniczą, więc w każdym regionie mamy taki ośrodek i w tej chwili po dodatniej biopsji węzłowartowniczego standardem już nie jest wycinanie węzłów chłonnych, ale zastosowanie leczenia uzupełniającego. Dlaczego to leczenie uzupełniające podawane systemowo jest takie ważne? To są tabletki albo immunoterapia przez rok, dlatego że około 20% mniej chorych ostatecznie nawraca, co nie znaczy, że nadal nie nawracają pacjenci. Proszę zobaczyć, po 5 latach cały czas około 50% chorych w tej grupie o bardzo wysokim ryzyku nawraca, ale nawracało wcześniej 70% chorych. I to jest to, co jest realne. W związku z tym musimy oznaczyć obecność mutacji BRAF i zaproponować chorym leczenie. W stopniu trzecim mamy wszystkie 3 terapie: nivolumab, pembrolizumab, albo dabrafenib z trametinibem. W stopniu czwartym tylko nivolumab. I to wszystko jest w tej chwili dostępne. Tu zaznaczyłem te proponowane opcje według NCCN, czyli amerykańskich wytycznych. One wszystkie są w tej chwili do zastosowania w naszym kraju. W związku z tym od stycznia 2021 roku mamy nie później niż 16 tygodni operacji dostępne immunoterapię pembrolizumab lub nivolumab, również u chorych po wycięciu przerzutów odległych, to dotyczy tylko nivolumabu, inhibitory BRAF-MEK, tutaj dabrafenib z trametinibem przy obecności mutacji BRAF. Oczywiście można też było włączyć chorych wcześniej na RDTL-u. W związku z tym mamy w tej chwili zmiany sytuacji, że mamy coraz lepsze wyniki przy mniejszej toksyczności. To jest leczenie uzupełniające w 2020 roku, no, ale nadal około 35% chorych rozwinie przerzuty odległe. I co robimy w tej chwili u chorych z przerzutami odległymi? Po pierwsze, mamy te nowe terapie doprowadzają do tego, że 5-letnie przeżycia są na poziomie 40-50%, proszę Państwa. I wszystkie te terapie, ja zaznaczyłem to, co doszło nam od września 2020 roku, czyli nivolumab, zipilumab, bolkorafenib, binimetinibem, to jest nowa kombinacja inhibitorów BRAF-MEK, są dostępne w ramach programu lekowego B59. I proszę zobaczyć, jak wylistujemy sobie te terapie z NCCN, to one są dokładnie te same. To wszystko w tej chwili mamy do zastosowania. W związku z tym opcji dla chorych na zaawansowane czerniaki jest dużo. Proszę zobaczyć, to jest adiuwant. To jest leczenie paliatywne, czy leczenie w czwartym stopniu, bo część chorych żyje bardzo długo albo jest może wyleczonych. To jest zestaw, którym już dysponujemy. Kombinacja nivolumabu z ipilimumabem to jest bardzo ważne rozszerzenie programu. Może być stosowane po leczeniu uzupełniającym z niską ekspresją PD-L1 oznaczonych na komórkach nowotworu. I proszę zobaczyć, że ta kombinacja w stosunku do samego nivolumabu daje około 80% lepszych przeżyć po 5 latach. Dla kogo jest taka kombinacja? To jest niestety leczenie toksyczne, w związku z tym po pierwsze musi być doświadczony ośrodek i bardzo dobrze współpracujący pacjent. Największą korzyść odnoszą chorzy o dużym ryzyku generalnie, jak z przerzutami bezobjawowymi do środkowego układu nerwowego z wysoką aktywnością dehydrogenazy mleczanowej, ale nie mogą mieć na przykład licznych obciążeń, bo profil toksyczności tych leków jest trudny. Mamy kombinację encorafenibu z binimetinibem. Programy lekowe dla inhibitorów BRAF-MEK są w końcu ujednolicone i możemy też ponownie zastosować tę terapię po niepowodzeniu albo zmienić te inhibitory. Tu uzyskujemy około 1/3 przeżyć 5-letnich w tej grupie chorych. Proszę zobaczyć, encorafenib z binimetinibem wygląda bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o median OS. To są wyniki dla monoterapii anty-PD-1. Proszę zobaczyć, około 40% przeżyć. Ale to, co jest ważne dla tej grupy chorych, to jest możliwość zastosowania wakacji terapeutycznych po immunoterapii. Jeżeli chory jest leczony minimum 6 miesięcy, ma odpowiedź na leczenie potwierdzoną badaniami obrazowymi, to jest możliwość powrotu do tego leczenia po wystąpieniu progresji choroby, jeżeli chory nie spełnia kryteriów wyłączenia z programu lub nie zachodzą inne przeciwwskazania do leczenia nivolumabem lub pembrolizumabem. Dlaczego to jest takie ważne? Bo proszę zobaczyć, chorzy, którzy byli leczeni przez 2 lata, jak uzyskali częściową lub całkowitą remisję, po kolejnych 3 latach już bez leczenia, w przerzutowym czerniaku nadal żyją. I około 2/3 chorych po stabilizacji choroby. Więc to są dane, które w tej chwili mamy po zastopowaniu leczenia. Proszę zobaczyć, 20% ukończyło zaplanowane 2 lata, odstawiliśmy to leczenie i 86% pacjentów było wolnych od progresji choroby
po zakończeniu leczenia. W związku z tym to jest to, co daje oddech, zmniejsza toksyczność i daje szansę pacjentom. Co więcej, duża część pacjentów również odpowiedziała na reindukcję, na ponowne leczenie takiej terapii. W związku z tym, którzy chorzy, na pewno możemy ich kwalifikować do przerwy w leczeniu, jak uzyskali regresję. No jeżeli mieliśmy chorych o powolnym, ograniczonym przebiegu, nie bardzo duże zmiany, no przy przerzutach do UN, czy bardzo objawowych, wyjściowo chorych, należy się zastanowić. Jak popatrzymy na algorytm, to jest algorytm z Izraela, to po ocenie mutacji BRAF, przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego, zaawansowania nowotworu, stanu sprawności, duża część chorych w tej chwili rozpoczyna leczenie od skojarzonej immunoterapii, a część chorych również od monoterapii anty-PD-1 lub inhibitorów BRAF-MEK. Ten stopień skomplikowania terapii czerniaka będzie coraz większy, bo mamy już nowe wyniki, choćby z antylak-3, które są dodatnie, będzie to niedługo prezentowane. Mamy też postęp w końcu w czerniaku gałki ocznej. Za chwilę te wyniki już będą opublikowane, ale już były pokazane na konferencji ACR z istotnym wydłużeniem przeżycia właśnie po zastosowaniu takiego bispecyficznego receptora IMCGP100. W Polsce w tej chwili już 27 ośrodków, już nie 24, spełniają kryteria ECHO, są wielospecjalistyczne, mamy dla pacjentów pełen dostęp do terapii. To jest bardzo ważne. My też jako Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Akademia Czerniaka i Sekcja Dermatologii Onkologicznej przygotowaliśmy taką kartę drogowskaz, wsparcie diagnostyce i leczeniu dla dermatologów, chirurgów, taka karta konsultacyjna, żeby pomóc pacjentom. I przypominam też, że ten rok to jest 10-lecie Akademii Czerniaka i w czerwcu będziemy mieli specjalną obchody, ale również Tydzień Świadomości Czerniaka, 10. W związku z tym, jak Państwo widzą, dzieje się bardzo dużo. Udało nam się również opublikować w tym roku podręcznik wydany przez Springer właśnie o nowych terapiach zaawansowanych w nowotworach skóry. Bardzo dziękuję mojemu zespołowi, bardzo dziękuję Państwu za możliwość przedstawienia nowego programu i tego, co, jak możemy leczyć chorych na czerniaki w Polsce obecnie. Dziękuję bardzo. Mamy nadzieję, że takich programów dorównujących międzynarodowym standardom będzie coraz więcej, a ostatnio wiele też się zmieniło w programie lekowym raka płuca. A rak płuca był naszym priorytetem w 2020 roku. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych dołożyła wiele starań, żeby pojawiły się w tym programie nowe, skuteczne leki. Ale ważne jest również to, żeby pacjenci odnieśli korzyści z tych leków. A żeby je odnieśli, to musi być u nich przeprowadzona diagnostyka molekularna. I na ten temat mówi pani profesor Joanna Chorostowska-Wynimko. Ja się nazywam Joanna Chorostowska-Wynimko, jestem pulmonologiem, ale równocześnie kierownikiem Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. Chciałabym dzisiaj przedstawić kilka, myślę, kluczowych zagadnień dotyczących diagnostyki genetycznej i molekularnej nowotworów w kontekście programów lekowych. To jest oczywiście zagadnienie niezwykle szerokie i bardzo, bardzo pojemne. To też skupię się na pewnych kluczowych problemach, takich jak kwestia procedur, jakości tych procedur i ich rozliczenia w kontekście tego, co oferuje nam Narodowy Fundusz Zdrowia. I przede wszystkim skupię się na raku płuca, ponieważ wydaje mi się, że właśnie w kontekście programów lekowych rak płuca jest do pewnego stopnia soczewką, która skupia wiele problemów wspólnych dla diagnostyki molekularnej w onkologii w kontekście czy w zakresie analizy molekularnych czynników predykcyjnych. Dość powiedzieć i proszę traktować te dane, może nie porównywać ich bezpośrednio, ponieważ jak Państwo widzicie, odwołuje się do ostatnich, najświeższych danych z
Krajowego Rejestru Nowotworów. W 2017 roku na raka płuca zachorowało ponad 24 tysiące nowych chorych, a dane dotyczące chorych leczonych w programie B6 pochodzą z 2019 roku. Myślę, że możemy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że w 2019 roku tych zachorowań na raka płuca z pewnością nie było mniej, prawdopodobnie było nieznacznie więcej, ale chodziło mi o pokazanie proporcji. Tym bardziej, że oczywiście te dane Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2019 obejmują wszystkich chorych we wszystkich liniach leczenia, nie tylko nowych chorych, którzy weszli do programu lekowego. I widzicie Państwo, jak bardzo niepokojąca jest ta proporcja. Jasno widać z niej, że daleko nie wszyscy chorzy, którzy statystycznie patrząc na problem, mogliby znaleźć się w programie lekowym, innymi słowy, mogliby być leczeni w sposób ukierunkowany molekularnie, rzeczywiście takie leczenie otrzymali. Z różnych powodów, ale wydaje się, że jednym z istotnych powodów, który uniemożliwia optymalne leczenie chorych na raka płuca, myślę, że z dużym prawdopodobieństwem można wiele z tych problemów, które za chwilę przedstawię, rozciągnąć również na inne nowotwory. Tym problemem, czy tą przeszkodą są kłopoty z realizowaniem diagnostyki molekularnej raka płuca. Tym bardziej, że na dzień dzisiejszy, zgodnie z programem lekowym B6, dedykowanym dla niedrobnokomórkowego raka płuca, ten panel biomarkerów jest relatywnie skromny. W Polsce de facto bezpośredni obowiązek wynikający z dostępności terapii dotyczy czterech biomarkerów, czyli mutacji genu EGFR, rearanżacji genu ALK i genu ROS oraz u chorych z rozsianym procesem nowotworowym w czwartym stopniu zaawansowania ekspresji białka PD-L1. Więc de facto jedynie cztery biomarkery. Ktoś powiedziałby, aż cztery biomarkery, aż wynika z praktyki dnia codziennego. I tutaj przejdę do pierwszego punktu, jakim jest organizacja procesu, bo wydaje się, że jest to jeden z kluczowych problemów. To, co tutaj Państwu przedstawiam, ten wykres, taki oczywiście bardzo uproszczony, reprezentuje diagnostykę stopniową, czyli to, co niestety ma miejsce w niektórych ośrodkach, a więc ten stopień decyzyjności polegający na pojedynczym diagnozowaniu biomarkerów po uzyskaniu wyników oceny innego biomarkera. To niestety jest wyjątkowo nieoptymalne z każdego punktu widzenia. Z punktu widzenia efektywności czasowej, z punktu widzenia efektywności klinicznej i wreszcie ekonomicznej, ten model nie powinien mieć miejsca. W związku z czym już od kilku lat proponujemy, czy wskazujemy nam naszym zdaniem chyba najwygodniejszy model, najwygodniejszy w sytuacji, kiedy każdy z biomarkerów diagnozowany jest inną techniką. Taki model, który pozwala na równoczasowe wykonanie badań bądź prawie równoczasowe wykonanie badań z jednego zlecenia lekarskiego. Mianowicie zachęcamy kolegów, aby równoczasowo do wydania zleceń na badanie patomorfologiczne bioptatu wydawali warunkowe zlecenia na diagnostykę molekularną. W ten sposób patolog jest poinformowany, że chory jest kandydatem rozważanym do takiego leczenia. Z klinicznego punktu widzenia oczywiście i posiada wiedzę i jest przygotowany na to, żeby w razie adekwatnego utkania materiał skierować dalej do diagnostyki. A więc warunkowa ocena biomarkerów po potwierdzeniu adekwatnego utkania przez patologa. To, co jest kolejnym problemem w organizacji procesu diagnostyki molekularnej w Polsce, to jest niestety właśnie takie rozporcjowanie tego procesu diagnostycznego. Tymczasem optymalna byłaby kompleksowa diagnostyka w jednym ośrodku diagnostycznym i koniecznie w jednym laboratorium. Pamiętajmy również, że to połączenie funkcjonalne z patomorfologią jest niezwykle ważne. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, po prawej stronie na czerwono pojawiają się biomarkery, które w tej chwili są biomarkerami obligatoryjnymi na świecie w związku z nowymi
możliwościami terapeutycznymi, a więc wyraźnie widać, że tych leków, które się nam pojawią, jest coraz więcej, co oznacza, że taki proces, ten proces diagnostyczny musi zostać zrewidowany, usprawniony zarówno technologicznie, jak i czasowo. Technologicznie oznacza to de facto, że coraz częściej i coraz bardziej będziemy sięgać po sekwencjonowanie nowych generacji, które umożliwia nam wykonanie takiej diagnostyki. I w tej chwili, o ile my w Polsce cały czas walczymy o to, żeby zracjonalizować ten algorytm postępowania, to na świecie trwa dyskusja, w którym miejscu i kiedy uwzględnić sekwencjonowanie nowych generacji. Więc tu przedstawiam Państwu taki model. Niektórzy wskazują na to, że należy wykonać najczęstsze biomarkery, ocenić te biomarkery, które relatywnie łatwo i szybko możemy ocenić, uwzględniając jednak pewien czas konieczny do zrealizowania diagnostyki metodą NGS, a dopiero potem przy ujemnym wyniku realizować tą diagnostykę. Inni są zdania, że należy bezpośrednio przechodzić do NGS-u, ale to stawia pytanie w takim razie w oparciu o które kwasy nukleinowe, bo macie Państwo świadomość, że NGS jest to de facto pewna szeroka definicja, a inne informacje uzyskamy wykonując sekwencjonowanie w oparciu o DNA, a jeszcze inne w oparciu o RNA. Więc powiedziałabym, że świat jest daleko bardziej do przodu i jestem przekonana, że w najbliższych latach nas też czeka rewolucja i dobrze by było, gdybyśmy te problemy organizacyjne rozwiązali już w najbliższym czasie. Nadal jeden cykl diagnostyczny i jedno zlecenie lekarskie. Drugi problem to jest kwestia jakości. No, tutaj trzeba podkreślić z pewną satysfakcją, a może i satysfakcją zaprawioną goryczą, że program lekowy dla raka płuca, program BRZEŚ, jest jedynym programem lekowym, który uwzględnia kwestię jakości w diagnostyce molekularnej. Tu zakreśliłam Państwu na żółto treść programu, który wprost wskazuje, że diagnostyka musi być wykonana w laboratorium posiadającym aktualny certyfikat Europejskiego Programu Kontroli Jakości Diagnostyki Molekularnej dla danego testu, czyli dany biomarker i dany test. Nie powinno to nikogo dziwić, bo takie rekomendacje ukazały się w Polsce już w 2016 roku. Rekomendacje zespołu do spraw jakości przy konsultancie krajowym do spraw genetyki klinicznej. Jak Państwo widzicie, te rekomendacje wprost mówią o tym, że taki obowiązek ma każde laboratorium wykonujące diagnostykę molekularną guzów litych. To, co chciałabym podkreślić, to to, że na świecie jest to standard. Takich programów jest co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście. Tutaj odnoszę się do takiej informacji podawanej przez jedno z dużych międzynarodowych towarzystw analitycznych i takie programy toczą się już również od wielu lat w Europie. W związku z tym każde laboratorium, które rzeczywiście w sposób ekspercki prowadzi diagnostykę molekularną, no, z tymi programami jest zaznajomione i myślę, że zna je doskonale. Natomiast to, co jest istotne i to jest wiedza, którą również powinni posiąść przynajmniej decydenci na poziomie szpitali, to to, że program zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości to nie jest ani certyfikat ISO, ani akredytacja. Ja z przykrością stwierdzam, że takie pomyłki są właściwie bardzo częste, bądź też pewne akceptowane niedoinformowanie. Dlaczego to jest takie ważne? Proszę bardzo, 2018 rok. Narodowy program francuski, 43 laboratoria, tylko i wyłącznie pokazuje wyniki dla analizy genu EGFR. Proszę popatrzeć, 90% laboratoriów, które pracują metodą real-time PCR, tu chodziło o platformy COBAS, uzyskało wynik pozytywny, ale tylko 50% pracujących metodą NGS i jedynie 25% emulsyjnym PCR-em. Więc pokazuje to Państwu, że te programy są właściwie niezbędne, bo gwarantują bezpieczeństwo lekarzy, pacjentów, a i szpitala. Tutaj inny program lekowy, już nie omawiając szczegółowo, powiem tylko, że na czerwono zaznaczone są nieprawidłowe wyniki, na zielono prawidłowe i widzicie Państwo, że nawet w tak podstawowych sprawach, jak na przykład wykazanie prawidłowych danych identyfikujących pacjenta na wyniku, znalazły się ośrodki, które tych danych prawidłowo nie podały. W związku z tym
Trzeba podkreślić, że jakość procesu to jest oczywiście nie tylko certyfikacja, nie tylko wiarygodność i ekspertyza, wiedza ekspercka laboratorium, ale również przy kontraktacji powinien być brany pod uwagę zakres wykonywanych badań. Te analizy powinny być realizowane w sposób kompleksowy i laboratorium powinno mieć możliwość weryfikowania wyników alternatywnymi metodami diagnostycznymi. No i wreszcie czas do uzyskania wyniku. Co nam po dobrym wyniku, jeśli uzyskujemy go dopiero po kilku tygodniach czy po miesiącu. Więc ta kryteria wyboru oferenta przez szpital powinny uwzględniać również kryteria jakościowe i to w bardzo szerokim rozumieniu tego pojęcia. Proszę też pamiętać o tym, że istotny z punktu widzenia klinicystów jest zakres akceptowanych materiałów diagnostycznych i on powinien być pełny. I ten ostatni punkt, który chciałam podkreślić, który w mojej opinii jest niezwykle istotny, stała współpraca z zakładem patomorfologii, który ma doświadczenie w danym wskazaniu, w tym przypadku w braku płuca. No i zakończę kwestią rozliczeń, proszę Państwa. Proszę pamiętać, że w Polsce rozliczenie badań genetycznych jest możliwe w kilku kontekstach, w kilku umowach, ale prawda jest taka, że ani w ramach SOK-ów, ani w ramach OAS-u tej diagnostyki nie możemy rozliczyć w sposób prawidłowy. Do tego przeznaczona jest kontrakt w ramach leczenia szpitalnego. I tutaj proszę zobaczyć, że pokazuję tutaj dane uprzejmie udostępnione mi przez panią dyrektor Beatę Jagielską z analizy wykonywanej wspólnie przez Polską Koalicję Medycyny Personalizowanej i Narodowy Fundusz Zdrowia, że o ile bardzo nam rośnie w ostatnich latach finansowanie badań genetycznych w chorobach nowotworowych, to jak Państwo widzicie, tylko część z nich jest realizowana w ramach umów szpitalnych. Widać też również na przykładzie tego wykresu, jak bardzo nierównomierny dostęp do tych badań jest w całej Polsce, przy czym zwróćcie Państwo uwagę, że na czerwono to są słupki reprezentujące umowy w rodzaju leczenie szpitalne, a więc tam, gdzie kryje się właściwie rozliczona diagnostyka molekularna nowotworu, a więc też nierównomiernie i też chyba niedostatecznie. Tu zakreśliłam na czerwono raka płuca i faktycznie jest tak, że jeśli popatrzymy na rozliczanie umów szpitalnych, to rak płuca dominuje, ale o dziwo nadal część tej diagnostyki rozliczana jest w ramach innych umów, czego zupełnie nie rozumiem, bo ona nawet w części nie pokrywa wykonanych procedur. No i wreszcie sposób rozliczania oferowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, który jest dość skomplikowany. Jak Państwo wiecie, podzielone są badania diagnostyczne na trzy kategorie: proste, złożone i zaawansowane. I tutaj niestety te połączenia są dla raka płuca bardzo trudne i niesatysfakcjonujące i de facto niestety promujące takie pojedyncze testowanie biomarkerów i trzeba bardzo dużej inwencji kreatywności i niestety też akceptacji tego, że ta diagnostyka nie do końca się zwróci albo zwróci się, powiedziałabym, bez żadnego marginesu finansowego, żeby tę diagnostykę realizować. To też, jak Państwo wiecie, powoduje, że co prawda rośnie nam liczba tej, już wskazywałam na to, rozliczanych badań, ale proszę zwrócić uwagę, że nadal dominują nam podstawowe badania genetyczne, na szaro, wyniki pochodzą z 2019 roku i jest to nadal zdecydowanie za dużo w porównaniu do złożonego i zaawansowanego badania genetycznego, które z pewnym domniemaniem, ale reprezentuje nam kompleksową diagnostykę onkologiczną. To też podsumowując, gdybym miała określić, jakie są podstawowe problemy w Polsce, to chaotyczna organizacja procesu diagnostycznego, niedostateczna i źle rozumiana jakość tego procesu i trudne, dostępne, ale trudne scenariusze rozliczeniowe, które niestety powodują, że ten dostęp jest ograniczany, przez szpitale niechętnie realizowane są te procedury. Także wydaje mi się, że w tym kontekście, w kontekście programów lekowych konieczna jest optymalizacja efektywności zarówno klinicznej, jak i kosztowej ze strony i płatnika, i kontraktujących ośrodków. Dziękuję bardzo.
Jak dowiedzieliśmy się z prezentacji pani profesor Joanny Chorostowskiej-Wynimko, można szacować, że w 2019 roku tylko 15% pacjentów z rakiem płuca było leczonych w ramach programów lekowych. I z pewnością ma to związek z tym, że u wielu pacjentów nie była w ogóle przeprowadzona diagnostyka molekularna albo była zrobiona w sposób niedoskonały. I bez poprawy tej sytuacji w zakresie diagnostyki, na pewno nie odniesiemy korzyści z wprowadzonych nowych terapii. A jak powinny być tworzone programy lekowe, aby odpowiadały międzynarodowym wytycznym? I jak wygląda obecnie nasza sytuacja w porównaniu z innymi krajami, wie najlepiej pan profesor Maciej Krzakowski, który od 20 lat pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej. Panie profesorze, bardzo prosimy. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i kilka słów na temat relacji między istniejącymi programami lekowymi a wytycznymi postępowania. Kolejne przezrocze pokazuje w skrócie, bardzo proszę o wyświetlenie, pokazuje jaki jest sens programów lekowych. To są świadczenia, które są zawarte w obwieszczeniu ministra zdrowia. One mają zadanie udostępnić nowoczesne i skuteczne metody leczenia. Nie są one objęte innymi formami finansowania. No i odnoszą się do określonych grup chorych, zarówno w sensie kwalifikowania, jak i stosowania leczenia i jego monitorowania. Proszę bardzo, następne przezrocze. Stan na 1 maja 2021 roku jest taki, że w onkologii jest tych programów 20, w onkohematologii 16, czyli ogółem 36 programów lekowych. Finansowanie na kolejnym przezroczu zobaczą Państwo. Największym programem jest program leczenia chorych na raka piersi. Niewiele mniejszy jest program czerniakowy, no i duże znaczenie mają programy w raku płuca, w raku nerkowo-komórkowym i w raku jelita grubego. Następne przezrocze pokazuje udział programów, realizację programów w poszczególnych województwach. No oczywiście mazowieckie z populacyjnych powodów jest tym województwem największym, jak również i w czołówce śląskie, wielkopolskie. No ale tutaj ten wykres pokazuje to, że w niektórych województwach realizacja tych programów jest mniejsza, niż by to mogło wynikać z liczby ludności. Następne przezrocze, już zbliżam się do tego zasadniczego tematu, przedstawia najważniejsze zalety i niestety najważniejsze wady, które związane są z programami lekowymi. Zalety to udostępnienie skutecznego, nowoczesnego leczenia, dokładne kwalifikowanie chorych i dokładne monitorowanie chorych. Natomiast te najważniejsze w mojej ocenie zastrzeżenia są związane z późnym wprowadzaniem po dacie rejestracji, bardzo wolnym modyfikowaniem zapisów programów, no i wreszcie nadmiernie dużym rozproszeniem wykonawców tych programów. Następne dwa przezrocza pokazują Państwu, może proszę cofnąć jeszcze o jedno, tak, dziękuję, pokazują, że te programy rzeczywiście dostarczają chorym skutecznego leczenia. Tutaj jest zestawienie, które obrazuje, porównuje wyniki badań klinicznych, które legły u podłoża rejestracji trastuzumabu w leczeniu uzupełniającym chorych na raka piersi. Nie widzą Państwo, że wyniki w Polsce, to są wyniki z kilku lat, które opracowała pani profesor Beata Jagielska, że wyniki w zakresie całkowitego przeżycia i przeżycia wolnego od choroby są identyczne albo bardzo podobne do tych, które uzyskiwano w badaniach klinicznych, a nawet są nieco lepsze od wyników innego takiego populacyjnego zestawienia braku przeprowadzonego we Włoszech. Drugie przezrocze, kolejne przezrocze pokazuje takie zestawienie, które myśmy przeprowadzili w naszej klinice.
Przeanalizowaliśmy wyniki leczenia chorych na raka płuca za pomocą inhibitorów tyrozynowej kinazy EGFR. Proszę zwrócić uwagę, że mediana przeżycia wolnego od progresji choroby jest bardzo podobna do wyników uzyskanych w badaniach rejestracyjnych. Także no to się wszystko potwierdza w praktyce, w rzeczywistości i świadczy to o tym, że rzeczywiście dostarczamy chorym wartościowego leczenia. Przechodzę teraz do tych zagadnień związanych z porównaniem programów lekowych do wytycznych. Poproszę następne przezrocze. To jest przykład dobrego, bardzo dobrego programu lekowego, gdzie wytyczne, nasze możliwości właściwie odzwierciedlają wytyczne europejskie, czyli program leczenia chorych na czerniaki B59. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej linii leczenia ci chorzy i dotyczy to chorych z mutacją BRAF i bez mutacji BRAF, mają możliwość uzyskania tego wartościowego leczenia. Duża zasługa profesora Rutkowskiego, Piotra Rutkowskiego, który się przyczynił do tego, do takiej dobrej sytuacji. Kolejne przezrocze pokazuje program, który jest dość dobry. To jest program leczenia chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca, czyli program B6. Na czerwono macie Państwo zaznaczone te leki, które są w Polsce dostępne w programie lekowym. Widać, że jest kilka brakujących, ale są to niedobory, które z wyjątkiem jednej sytuacji, to znaczy chorych z mutacją w genie BRAF, mogą być wyrównane poprzez dostępność innych leków. No, szczególnie wartościowe, myślę, jest w tej chwili szeroki zakres możliwości chorych, leczenia chorych z ekspresją PD-L1, czyli stosowania immunoterapii. Ogółem spośród tych wszystkich leków, które zaleca Europejskie Towarzystwo, 22 leków, 14 w Polsce jest dostępnych w programie, a więc jest to 64% wypełnienie potrzeb. Kolejne przezrocze pokazuje sytuację w raku nerkowo-komórkowym. Tutaj posługuje się algorytmem, który niedawno pod przewodnictwem profesora Piotra Wysockiego został opracowany, złożony w Ministerstwie Zdrowia. Mam nadzieję, są na to duże szanse, że ten nasz projekt będzie spełniał swoje zadanie. W przypadku programu B10, czyli w przypadku programu leczenia chorych na raka nerkowo-komórkowego, chodzi o to, żeby zapewnić możliwość sekwencji leczenia i to jest niezwykle ważne, przynajmniej w kilku nowotworach, takich właśnie jak rak nerkowo-komórkowy, gdzie wyniki badań klinicznych pokazują możliwość uzyskiwania korzyści w kolejnych liniach leczenia i o to chodzi w tym projekcie. Tak jak powiedziałem, projekt został złożony, są szanse na to, że zostanie uwzględniony. Przechodzę teraz do programów, które niestety wymagają poprawy, wymagają rozbudowania. I pierwszym z takich programów jest program leczenia chorych na raka wątrobowo-komórkowego. To jest następne przezrocze, które Państwo za chwilę zobaczą, gdzie od niedawna mamy nową opcję, ale w leczeniu drugiej linii. Natomiast nie ulega wątpliwości, że tutaj potrzebne jest uzupełnienie możliwości leczenia pierwszej linii, o czym mówią wytyczne europejskie, wytyczne amerykańskie również, że ten schemat z atezolizumabem i bevacizumabem jest takim w tej chwili taką koniecznością do uzupełnienia w Polsce. Następne przezrocze pokazuje inne programy, takie, które w mojej ocenie też w pierwszej kolejności powinny być uzupełnione, a więc program B4, czyli rak jelita grubego. Tutaj chodzi głównie o leczenie antybraf. Około 10% chorych na ten nowotwór ma mutację w genie BRAF V600E.
Następnie program B6, tutaj chodzi o stworzenie właściwie nowego programu dotyczącego drobnokomórkowego raka płuca i wprowadzenie immunochemioterapii. No i wspomniany już przeze mnie rak nerkowo-komórkowy, gdzie chodzi o dwie rzeczy, mianowicie wytyczne wskazują na wartość immunoterapii skojarzonej z inhibitorami wielokinazowymi, czyli lekami antyangiogennymi. I my w naszym projekcie umieściliśmy, oczywiście to nie jest leczenie, które powinniśmy adresować do wszystkich chorych, ale są określone grupy rakownicze chorych, którzy powinni tego rodzaju leczenie otrzymywać. No i drugi element w tym programie to są raki niejasnokomórkowe, czyli około mniej więcej między 15 a 20% wszystkich chorych na ten nowotwór, gdzie dotychczas nie ma żadnej opcji terapeutycznej w programie. Następne przezrocze pokazuje problem, o którym już mówiłem, mianowicie ten czas, jaki upływa pomiędzy rejestracją a wydaniem decyzji refundacyjnej. W krajach europejskich to jest zestawienie odnoszące się do leków stosowanych w czerniaku i to jest zestawienie, które przeprowadziło Europejskie Stowarzyszenie Chirurgii Dermato-Onkologicznej. Jak widzą Państwo, zakres jest bardzo szeroki, od 30 dni w Niemczech do ponad 1300 dni na Litwie. W Polsce to jest około 500 dni. Nie jesteśmy oczywiście na końcu, bo takie kraje jak Portugalia czy Hiszpania są tutaj za nami. Niemniej jednak ten czas, jaki upływa od rejestracji do refundacji powinien być krótszy. Kolejne przezrocze pokazuje to, co jeszcze powinno być w większym stopniu uwzględniane w Polsce, mianowicie należy posługiwać się bardzo złożonymi algorytmami oceny wartości nowych leków, tej wartości dodanej. Tu jest propozycja Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Ja się nie upieram przy tym, że to akurat taki algorytm powinien być wykorzystywany, ale myślę, że algorytmy oceniające bardzo wiele składowych, nie tylko samą skuteczność, nie tylko same bezpieczeństwo leków, ale również wpływ na jakość życia chorych, jakość dowodów naukowych i coś takiego, co my nazywamy wypełnieniem pustki, czyli wprowadzenie leku w sytuacji, w której dotychczas takiego leczenia brakowało. Myślę, że te wszystkie czynniki należy uwzględniać przy podejmowaniu decyzji o uzupełnianiu programów lekowych. Ostatnie przezrocze, które za chwilę Państwo zobaczą, to jest podsumowanie, a więc co należy, co warto, o czym warto myśleć, o czym warto rozmawiać, żeby te programy były bardziej optymalne. Zapisy programów, i to zarówno dotyczące kwalifikowania, jak i monitorowania chorych, powinny być bardziej elastyczne. Zapisy powinny pozostawiać większy obszar dla tak zwanego doświadczenia klinicznego nas, lekarzy, którzy stosują leki w programach. Kolejnym zagadnieniem jest potrzeba zwiększenia możliwości sekwencyjnego leczenia. Jest coraz więcej nowotworów, w których kolejne linie leczenia pozwalają uzyskać bardzo wartościowe wyniki. O jednym z przykładów mówiłem, to jest rak nerkowo-komórkowy, ale takich sytuacji jest więcej. Rak jelita grubego jest też takim przykładem. I tutaj ewolucja programów lekowych powinna iść właśnie w tym kierunku. Należy modyfikować zasady wykonywania badań monitorujących w programach lekowych. Przy dłuższym leczeniu ten rytm powinien być uzależniony w znacznie większym stopniu od decyzji świadczeniodawców. Oczywiście przyspieszenie procesu tworzenia programów, no o tym była też już mowa. Jednym z ważnych elementów wydaje się wyeliminowanie potrzeby powszechnego akceptowania zapisów programów lekowych przez wszystkich udziałowców tych programów, to znaczy myślę o wszystkich producentach leków. Nierzadko programy zawierają w tej chwili przynajmniej kilka, a nawet kilkanaście leków, no i ta powszechność, konieczność powszechnej akceptacji niewątpliwie w niektórych sytuacjach utrudnia
wprowadzenie programu. I wreszcie na koniec bardzo ważną rzeczą jest analizowanie wyników leczenia chorych, którzy uczestniczą w programach lekowych. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Ja mam takie pytanie. Pan niedawno powiedział, że w ostatnich 2 latach przybyło panu pracy o 80%. I to jest chyba dobry symptom dla nas. Tak, to jest symptom poprawy sytuacji, przyspieszenia, wrzucenia tego 5. czy 6. biegu. I o tym też świadczy ostatnia lista refundacyjna majowa, na której mamy aż 9 leków onkologicznych i 2 zmiany w programach lekowych. Pan też tak to odbiera, prawda? Tak tę sytuację oceniamy. Tak, znaczy to większe obciążenie mojej osoby pracą wynika z tego, że po prostu jest coraz większy zakres możliwości terapeutycznych, leków jest coraz więcej. To się wiąże ściśle z lepszym poznaniem uwarunkowań molekularnych, genetycznych, bo praktycznie wszystkie te nowe leki wprowadzane w ostatnich 2 latach to są leki ukierunkowane na jakieś konkretne cele molekularne albo są to leki z zakresu immunoterapii. To jest dla każdego lekarza to jest niezwykle budujące ten fakt poszerzenia się spektrum możliwości terapeutycznych, dlatego że my cały czas mówimy o tak zwanej personalizacji postępowania. Personalizacji rozumianej w ten sposób, że dobierać należy leczenie do indywidualnej charakterystyki, do charakterystyki zarówno klinicznej, również demograficznej, ale przede wszystkim molekularnej poszczególnych chorych. I to rozbudowywanie programu właśnie jest takim wyrazem personalizacji. Cieszę się, że Ministerstwo Zdrowia rozumie ten problem, ten nurt, jakim ewoluuje onkologia i wychodzi naprzeciw naszym potrzebom i przede wszystkim potrzebom chorych. Profesorze, my dzisiaj rozmawiamy o zmianach możliwych w programach lekowych i o tych, które powinny nastąpić i pan tutaj mówił wiele o tym i to są zbieżne uwagi z naszymi bardzo i z uwagami ministra również, bo już minister też się wypowiedział, ale proces refundacji leków ma kilku interesariuszy. To jest przede wszystkim najwięcej do powiedzenia, oczywiście mają decydenci, ale liczy się też bardzo pana opinia jako konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej i pan tutaj jest w dosyć trudnej sytuacji, bo z jednej strony pan reprezentuje środowisko swoich kolegów, lekarzy, klinicystów, a z drugiej strony jest urzędnikiem państwowym. W jaki sposób pogodzić te czasami sprzeczne interesy? Ja myślę, że trzeba posługiwać się maksymalnie obiektywnymi kryteriami oceny. Mówiłem o tych algorytmach oceny. Te algorytmy są bardzo złożone. To jest kompleks czynników, które warunkują określoną kategorię wartości leku. Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej opracowało taki ranking 5-punktowy i wykorzystujący bardzo też wiele takich czynników warunkujących i to jest, myślę, droga do rzetelnej oceny. To nie może być tylko ocena oparta na wydatkach finansowych. Oczywiście te uwarunkowania finansowe też są ważne i należy posługiwać się analizami farmakoekonomicznymi, ale jest szereg takich czynników, które wychodzą poza zakres ekonomii. Myślę, że medycyna to jest taka dziedzina, w której nie może dojść do prymatu ekonomii nad wiedzą. Oczywiście analizy ekonomiczne powinny pomagać, ale przede wszystkim się trzeba kierować racjonalną oceną wartości, medycznej wartości tych leków. No i tak się staram funkcjonować. 20 lat skutecznie.
a ostatnio bardzo skutecznie, nawet 22, to już bardzo długo. Tak. Panie profesorze, bardzo dziękujemy, że znalazł Pan czas, dziękuję, że uciszył Pan tego sąsiada z góry, który, że tak pozwolił na to, że mogliśmy się dzisiaj spotkać i usłyszeć Pana opinię, bardzo ważną też dla nas. Dziękujemy, myślimy, że proces refundacji leków idzie w jak najlepszym kierunku i to, co Pan pokazał, to potwierdza i te plany potwierdzają, bo plany też są bogate. Bardzo dziękuję, a ja chciałam zaprosić do naszej... Dziękuję Panie Profesorze. Chciałam zaprosić do naszej dyskusji osobę, która reprezentuje następną grupę interesariuszy procesu refundacji. Myślę tutaj o producentach leków, bez których też nie powstają programy lekowe. I jakich zmian z kolei w ustawie refundacyjnej oczekują producenci zrzeszeni w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych? Powie nam pani dyrektor generalna Infarmy, pani Bogna Cichowska-Duma. Pani dyrektor, zapraszamy. Dzień dobry Państwu, Bogna Cichowska-Duma, przedstawiciel Infarmy, czyli innowacyjnych firm farmaceutycznych. Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia na tej konferencji. Innowacyjne leki. Wszyscy mamy świadomość, że innowacyjne leki to jeden z największych, o ile nie największy postęp współczesnej medycyny. W Polsce mamy z tą innowacją trochę problem. Niewiele leków trafia na listy refundacyjne z tych leków udostępnionych pacjentów. Na wykresie Państwo widzą dane za lata, dotyczące leków, które zatwierdziła EMA w latach 2015-2017. W Polsce do roku 2019 ze 121 cząsteczek trafiło do pacjentów zaledwie 39 nowoczesnych leków. To bardzo niewiele. Nie porównujemy się już do bogatszych krajów europejskich, ale porównujemy się do krajów Grupy Wyszehradzkiej i spośród tych krajów również jesteśmy na ostatnim miejscu. Prawda? Węgry 46 leków, Słowacja 50 miejsc. Mamy już nowsze surowe dane, które pokazują, że ta tendencja wcale się nie poprawia, wręcz dynamika jest przeciwna, czyli ma odstęp pomiędzy dostępem do refundacji i odstęp pomiędzy Polską a innymi krajami europejskimi się powiększa. Poproszę następny slajd. Efektem jest to, co Państwo widzą ze wszystkich leków stosowanych u pacjentów, zarówno w opiece szpitalnej, jak i w opiece ambulatoryjnej. Zaledwie 0,3% leków to leki nowoczesne, molekuły nowoczesne. Jest to również jeden z najniższych wskaźników w całej Europie. Następny slajd. Proszę, następny slajd. Jak w Polsce wprowadzamy do refundacji innowacje? Dzieje się to głównie przy pomocy narzędzi takich, jakimi są programy lekowe. Programy lekowe służą u nas do takiego zmniejszenia populacji przy danych wskazaniach medycznych, żeby mogło się to spotkać z oczekiwanymi przez ministerstwo wskaźnikami budżetowymi. W związku z tym prawie wszystkie nowoczesne molekuły, które zostały udostępnione pacjentom w ostatnich latach, zostały udostępnione w ramach programów lekowych. Efektem jest to, że trafiają one do stosunkowo niewielkich w stosunku do ich możliwości terapeutycznych grup pacjentów, a także to, że te, które nie spełnią tego programu, w ogóle do refundacji nie trafiają. Czyli te zielone kropki, zrefundowane leki, to są te, które mają odpowiednią efektywność kosztową i też niewielki wpływ na budżet, który zwykle uzyskuje się poprzez znaczne zaniżenie populacji. Poproszę następny slajd. I teraz tak. Wszyscy wiemy, że główną przyczyną niskiej dostępności innowacji w Polsce i główną przyczyną obecnego stanu całego systemu ochrony zdrowia jest bardzo niski procent PKB przeznaczony na zdrowie.
zdrowie w Polsce jest niedofinansowane. Ale dzisiaj nie jesteśmy tutaj, żeby mówić o finansowaniu, tylko spójrzmy na procedury, spójrzmy na samą ustawę refundacyjną i poszukajmy takich rozwiązań, gdzie niezależnie od właśnie tych przyczyn finansowych moglibyśmy spróbować lepiej zorganizować system refundacyjny po to, aby lepiej on spełniał swoją podstawową funkcję, bo przypominam, że ustawa refundacyjna została wprowadzona po to, aby w ramach dostępnych publicznie środków finansowych jak najlepiej odpowiadać na potrzeby społeczne Polaków właśnie w zakresie zaopatrzenia energii. Tymczasem procedura refundacyjna, która w sposób, jaki jest stosowana przez naszych decydentów, wydaje się bardziej skupiać się na zapewnieniu minimalnego wpływu na budżet niż właśnie maksymalnego zabezpieczenia zapotrzebowania społecznego na leki. Jakby ten ciężar tutaj jest zdecydowanie przesunięty na niekorzyść pacjentów i nie na niekorzyść wskazań medycznych. Poproszę następny slajd. Jeżeli mówimy o, jak mówię, odłożyliśmy na bok kwestie finansowe, mówmy dzisiaj o procedurze. Wybrałam takie trzy główne zagadnienia, których poprawa w pewnym zakresie legislacyjna, ale również poprawa w zakresie sposobu stosowania wpłynęłaby na lepszy dostęp innowacji i na większą rolę tych wskazań medycznych właśnie w całym procesie refundacyjnym. Pierwszym takim obszarem jest komisja ekonomiczna. Jak wszyscy wiemy, komisja ekonomiczna jest tym takim prawie ostatnim elementem procesu refundacyjnego, w którym negocjowane są ceny leków. Infarma czy środowiska pacjenckie już od dawna postulowały, żeby komisja ekonomiczna była bardziej profesjonalna, bardziej brała pod uwagę wskazania medyczne i efekty zdrowotne, zapotrzebowanie społeczne na leki. Tutaj takim naszym marzeniem byłoby, żeby komisja ekonomiczna miała takie cele wyznaczone, podobnie jak były cele ustawy refundacyjnej, które pokazywałam na poprzednim slajdzie, czyli żeby była rozliczona też z tego, w jaki sposób swoimi decyzjami przyczyniła się do poprawy, do lepszej odpowiedzi na to zapotrzebowanie społeczne. I w tym kierunku widzielibyśmy jakby ewolucję tego ciała kolegialnego. No, ciało kolegialne zwykle jest powoływane wtedy, jeżeli wartość dodaną mają stanowić zbiór kompetencji i wspólna dyskusja nad jakimś zagadnieniem. Stąd też postulaty zwiększenia profesjonalizacji Komisji Ekonomicznej. Prośba o uzasadnianie uchwał Komisji. To jest naszym zdaniem taki kierunek, który powinniśmy obrać w celu pełnej takiej przejrzystości i większej efektywności systemu. Natomiast wydaje się, że ministerstwo właśnie idzie w drugą stronę i pojawiały się już próby przy Funduszu Medycznym legislacji takiej, która by powodowała, że Komisja Ekonomiczna ma taką ostateczną decyzyjność. Zbadaliśmy temat ankietowo, żeby wiedzieć w ogóle, o czym mówimy wśród naszych firm i jak Państwo widzicie na tych kołowych wykresach, decyzje Komisji Ekonomicznej co do zasad są negatywne. Oczywiście bez jakiegoś szczegółowego merytorycznego uzasadnienia i to tendencja jest taka spadkowa, czyli w 2020 roku już praktycznie 100% leków, które na następne stanowimy, takie zostały dopuszczone do refundacji, miało negatywną ocenę Komisji Ekonomicznej. W związku z tym pomysł, żeby Komisja Ekonomiczna była ostatnim punktem, który podejmuje nieodwołalną decyzję dotyczącej refundacji, wydaje nam się trochę przerażający i wydaje mi się, że zablokuje zupełnie dostęp do wprowadzania nowoczesnego leczenia. Profesjonalizacja tak, ale nie zwiększanie decyzyjności przy całkowitym braku odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Kolejnym punktem, i poproszę o następny slajd, kolejnym punktem są programy lekowe. Jak pokazywałam na początku, programy lekowe w Polsce są takim narzędziem dopuszczania leków innowacyjnych, leków nowoczesnych do
do refundacji. Mamy tutaj jakby kolejne wąskie gardło. Program lekowy jest od samego początku elementem negocjacji pomiędzy firmą, która wnioskuje o refundowanie leków, a ministrem zdrowia. Później na podstawie danego wynegocjowanego programu lekowego, później to firma otrzymuje decyzję refundacyjną. Tylko tą decyzją jednocześnie związane są wszystkie firmy, których leki występują w danym programie lekowym. Od samego początku postulowaliśmy, i poproszę następny slajd, bo tam to jest pokazane. Bardzo dziękuję. Od samego początku postulowaliśmy, żeby było to zorganizowane trochę w inny sposób. Czyli żeby decyzje administracyjne były rozdzielone dla poszczególnych leków. Apelowaliśmy o to również z organizacjami pacjenckimi, były to nasze wspólne wystąpienia. Obecna sytuacja powoduje, że przy każdej zmianie programu lekowego, czyli dodawaniu do refundacji kolejnych nowoczesnych moleków, wpływa to na kształt umów, które zawarły inne firmy z Ministerstwem Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia nie zawsze chce te umowy renegocjować, pomimo że no, tego wymagałaby dobra praktyka. Więc to jest taka kolejna bariera proceduralna, której zmiana legislacyjna, bo tu wymagana jest zmiana legislacyjna, wydaje nam się, by w pełni pozwoliła wykorzystać narzędzie programów lekowych. I to już taka kolejna zmiana nastawienia i takie marzenie, żeby programy lekowe były rzeczywiście oparte na standardach medycznych bardziej niż na konieczności właśnie zawężania populacji i takich oczekiwaniach finansowo-budżetowych. Poproszę następny slajd. I trzecia kwestia proceduralna, która jest niezwykle istotna i która zdecydowanie zwiększyłaby wartość merytoryczną tego procesu, jaką jest procedura refundacyjna, o której też teraz mówimy w kontekście właśnie procedury refundacyjnej i samego procedowania komisji ekonomicznej, to jest udział pacjentów. Infarma ma zaszczyt być współorganizatorem i uczestniczyć w projekcie Pacjenci Pro, który skierowany jest do organizacji pacjenckich w Polsce, gdzie Państwo mają okazję uczestniczyć w szkoleniach, dzielić się wiedzą, dzielić się dobrymi praktykami i wspólnie też pod egidą Rzecznika Praw Pacjentów pracować nad różnymi rekomendacjami. Tutaj na slajdzie widzą Państwo część tych rekomendacji, która właśnie dotyczy zwiększenia udziału pacjentów w całym procesie refundacyjno-opcjonowym. Powoduje, że on będzie bardziej przejrzysty, bardziej merytoryczny i zostanie wzięta pod uwagę właśnie ścieżka pacjenta, i kwestie te propacjenckie będą miały większe znaczenie niż same kwestie budżetowo-proceduralne. Więc to jest trend, który dzieje się na całym świecie. To jest trend, od którego nie uciekniemy. Pacjenci są coraz bardziej świadomi. Coraz lepszy dostęp do wiedzy, do internetu. Mamy też cały portal e-zdrowie, który spowoduje, że będziemy mieli coraz lepszy dostęp do historii własnego leczenia. Więc to jest jakby kierunek, którego nie uciekniemy. Pytanie tylko, czy w Polsce to będzie za 15, za 10, za 5 lat, czy może szybciej. Więc Tego sobie i Państwu życzę, żeby stało się to jak najszybciej. I to są chyba te wszystkie merytoryczne slajdy, które chciałam dzisiaj Państwu przedstawić. Jeszcze jakby Pan pokazał, czy coś mamy. To już jest takie podsumowanie, tak? Więc mamy wyznaczony limit w ustawie refundacyjnej 17%. No, całe procesu refundacyjnego są ustawione tak, żeby broń Boże tego limitu nie przekroczyć, ale w efekcie cały czas jesteśmy na poziomie 14-15%. Wydaje nam się, że w obszarze pilnowania budżetu na leki już naprawdę osiągnęliśmy Mistrzostwo Świata. Chyba jesteśmy najbardziej gospodarni ze wszystkich elementów tutaj tych cegiełek składających się na budżet państwa. Bez właściwego finansowania też nie osiągniemy jakichś spektakularnych sukcesów. Więc z jednej strony
finansowanie, wykorzystajmy przynajmniej te 17%. Z drugiej strony pewne aspekty proceduralne, które pomogą dzięki umerytorycznieniu tego procesu na zwiększenie jego efektywności. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Pani dyrektor, bardzo dziękujemy. To też była dla nas bardzo ciekawa wypowiedź. Ja mam takie pytanie, bo oczywiście tutaj największe jakby Państwa oczekiwania zmian dotyczą funkcjonowania Komisji Ekonomicznej. I to jest takie ciało, w którym my jako pacjenci nie mamy swojego miejsca i powiem, że nie bardzo się nawet chcemy w tym ciele znaleźć, przynajmniej w sposób taki, gdzie będziemy mogli podejmować decyzje, ponieważ no, to jest takie miejsce, które może prowadzić do pewnych praktyk związanych z korupcją, powiem to otwarcie. Czy pani na przykład wie, ma wiedzę na temat tego, jak funkcjonują pacjenci w Wielkiej Brytanii, bo tam podobno mają swoich przedstawicieli w Komisji Ekonomicznej? Ja powiem pani co, oczywiście w Wielkiej Brytanii są takie standardy, natomiast Wielka Brytania wydaje się o tyle odległym przykładem, że jest to przykład zupełnie innego kręgu kulturowego i tam ten zwyczaj partycypacji społeczeństwa obywatelskiego jest utarty już z dawien dawna i w zupełnie innych standardach. Ja bym bardziej posłużyła się przykładem z tego naszego najbliższego grona, odwołując się do przykładu czeskiego, gdzie obecnie procedowana jest ustawa, która właśnie zapewni udział pacjentów we wszystkich procesach decyzyjnych. Ja zgadzam się z pani obawami, że w obecnej sytuacji, kiedy mamy bardzo dużo organizacji pacjenckich, które jakby nie reprezentujących dosyć małe grupy, to byłoby nawet trudno wyłonić takiego reprezentanta, który uzyskałby poparcie i miałby taką legitymację do reprezentowania środowiska pacjenckiego. Natomiast też większa profesjonalizacja i organizacji pacjenckich i jakby konieczność wytypowania tego wspólnego reprezentanta, jakieś wypracowanie wzajemnego zaufania, to też jest jakaś droga dla organizacji pacjenckich. Ja wiem, że właśnie w Czechach Ministerstwo Zdrowia powiedziało, dobrze, chcecie partycypacji, zapraszamy, zmieniamy prawo, zmieniamy ustawodawstwo, ale w danym obszarze terapeutycznym chcemy, żeby wszystkie organizacje pacjenckie reprezentowała jedna osoba. I wtedy w sposób demokratyczny muszą być właśnie ci przedstawiciele wybrani. I to też jest chyba taka lekcja dla organizacji pacjenckich do odrobienia, tak? Że żeby być reprezentowanym i mieć głos, to trzeba komuś zaufać i tego przedstawiciela wybrać. Bo ja rozumiem, że jak już jest reprezentowany, ma się głos decyzyjny, to za decyzją też jest jakaś odpowiedzialność. No oczywiście ten głos by był tam jednym małym głosikiem, bo to jest dosyć grupa duża przedstawicieli, to kolegialne ciało, ale ja też właśnie powiem tak, ja widzę, że nas ciągle wrzuca się do tego koszyka Europy Środkowo-Wschodniej. Jak się organizuje spotkania dla pacjentów, to my ciągle jesteśmy we własnym sosie Europy Środkowo-Wschodniej. A my byśmy też właśnie chcieli wiedzieć, jak te bardziej dojrzałe społeczeństwa demokratyczne funkcjonują, właśnie też w zakresie organizacji pacjentów i byśmy byli wdzięczni, gdyby nasi sponsorzy też nam takie spotkania organizowali. Nawet w tym zakresie. Poza tym, no tutaj pani dyrektor wysunęła taki wniosek, że państwo oczekujecie zwiększenia zaangażowania organizacji pacjentów w proces refundacyjno-cenowy, zmian zasad kontaktów z pacjentami, stworzenia przejrzystych zasad współpracy z MSZ. I być może, że przykład czeski jest bardzo dobry, my się mu na pewno przyjrzymy, bo to za miedzą, że tak powiem, jest i będziemy obserwować, jak oni funkcjonują. Ja na przykład moim pomysłem na uczestnictwo i jakąś partycypację pacjentów czy przedstawiciela pacjentów w Komisji Ekonomicznej jest taki pomysł, żeby to był przedstawiciel, powiedzmy, Rzecznika Praw Pacjenta.
Tak jest w Komisji Przejrzystości w Otmicie. Tam też jest członkiem tej Komisji Przejrzystości przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjentów i on też by mógł nas w jakiś sposób reprezentować, przynajmniej żeby rozpocząć tą ścieżkę dochodzenia do tej reprezentacji. My nie mając wzorców, ale mając dobre praktyki, bo na przykład nasza pani prezes jest osobą, która w tym systemie funkcjonuje od 30 lat. I takich pacjentów jest wielu. Jest Ula Jaworska, która też wiele lat. I my się uczymy od nich i słuchamy ich. I one wiedzą, bo one przeżyły, że tak powiem, i przetrwały wielu ministrów, wiele zmian rządów. I tutaj powiedziałabym, że my też się staramy wypracować jakiś model współpracy właśnie oparty na otwartości, na przejrzystości. Też chcemy być taką częścią tej polityki lekowej. I w tej chwili wydaje się nam, że to się dzieje, dlatego że współpraca z ministrem Miłkowskim, współpraca z konsultantami krajowymi w dziedzinie onkologii, współpraca z towarzystwami bardzo dobrze się rozwija. Współpraca z firmami również, bo przecież firmy też się do nas zwracają o pomoc, o reakcję w różnych takich dziwnych sytuacjach, które nie powinny być powinny mieć miejsca. I wydaje mi się, że jesteśmy przejrzyści, dlatego że my nie chodzimy do ministra z jednym lekiem, z problemami jednej firmy, tylko przedstawiamy całą długą listę. I powiem, że odkąd to się już dzieje ponad 2 lata, to te wszystkie nasze postulaty, które były na tej liście, zostały zrealizowane. I ostatnia lista, pani powiedziała, że wchodzi około 40 do 50 cząsteczek EMA rejestruje rocznie. Na ostatniej liście jest ich 9. Więc ja myślę, że mimo wszystko powinniśmy się zastanowić, czy to tak do końca jest, że te dane, mieliśmy przed chwilą prezentację pana profesora Krzakowskiego, z której też wynikało, że w tych programach lekowych naprawdę bardzo wiele się dzieje. W programie raka piersi, w programie raka, program Czerniaka, który jest na pewno na programie na poziomie europejskim. W tej chwili zmiany w programie raka nerki. Więc to się też dzieje za naszym udziałem, bo my też mówimy o tym, co też pani mówiła, że są takie, że tu trzeba brać pod uwagę stronę merytoryczną, stronę ludzką, że też nie mogą być wykluczane leki, które są dedykowane małym grupom pacjentów i które może nie są tak mają taką spektakularną efektywność, ale pomagają w lepszej jakości przeżyć choćby krótki czas życia. Więc myślę, że nam by się też przydały takie wzory dobrych praktyk gdzieś tam z innych krajów. My sami też się staramy tworzyć i rzeczywiście ten problem, który jest z komisją ekonomiczną, bo ja powiem tak, my jesteśmy między młotem a kowadłem. My słyszymy wypowiedzi państwa i słyszymy wypowiedzi decydentów ministerstwa i jakbyśmy byli w zupełnie dwóch różnych rzeczywistościach. Tak to wygląda. Ostatnie 2 lata są niespotykanie dobre dla wprowadzania nowoczesnych moleków. Kwestia dyskusyjna, czy rzeczywiście nie dało się to wprowadzić przy szerszych wskazaniach dla większych grup pacjentów, bo jednak ministerstwo bardzo pilnuje tego wpływu na budżet i zdecydowanie te leki nie są refundowane zgodnie z wskazaniami medycznymi, tylko w węższym zakresie. Natomiast ja uważam, że jest to trochę taka osobista zasługa i relacji, i umiejętności zarówno negocjacyjnych, jak i spojrzenia, takiego przyjęcia takiego spojrzenia z drugiej strony, takiego ludzkiego spojrzenia ministra Miłkowskiego. Pokazywałam tutaj na wykresach, że komisja ekonomiczna w 100% ostatnio podejmuje decyzje negatywne, tak? Później wracają negocjacje do ministra Miłkowskiego, który już bierze pod uwagę wszystkie elementy układanki. Natomiast wydaje nam się, że jest ministerstwie taka chęć i potrzeba przejścia tylko i wyłącznie na te proceduralne etapy z pominięciem później tego elementu czynnika ludzkiego. Nie wiem, czy to powinien być minister i minister decydował. Czy to powinno być właśnie
zorganizowane ze współudziałem środowisk pacjentów i przedstawiciela pacjenckiego. Natomiast zdecydowanie to jest proces, który ma odpowiadać na potrzeby społeczne i on nie może być zero-jedynkowy, więc on musi mieć taki właśnie element z jednej strony medyczny, z drugiej strony wpływu na tą ścieżkę pacjenta. Zmieni się minister i może być absolutnie diametralna zmiana, bo rzeczywiście w ustawie tej dotyczącej Funduszu Medycznego tam jest napisane, że oczywiście Komisja Ekonomiczna, a ostatnie zdanie należy do ministra. Ale ma pani rację, że to nie, dla ministra to jest pewnie też szalone obciążenie. I bardzo dziękuję za tą rozmowę, bo ona była bardzo owocna. Myślę, że gdzieś tam jeszcze się ten wątek zostanie pociągnięty. I że gdzieś się ten nasz przedstawiciel znajdzie, ale znajdzie się tak, żeby on się czuł bezpieczny w tym ciele, żeby nie czuł się jako ktoś, kto może być o cokolwiek posądzony, że reprezentuje bardzo określone czyjeś interesy. My bardzo będziemy na pewno o to dbali, żeby to był czy to przedstawiciel na początku właśnie Rzecznika Praw Pacjentów. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za to, że pani nam poświęciła czas. Dziękujemy. A ja teraz chciałam zaprosić następną naszą prelegentkę. Za chwileczkę będzie z nami pani doktor nauk medycznych Iga Lipska, która jest kierownikiem Konsorcjum Naukowo-Badawczego Narodowego Funduszu Zdrowia. I ja panią doktor poprosiłam o przedstawienie takiej prezentacji, która mnie bardzo kiedyś zainteresowała, bo ona pokazuje, że w naszym kraju istnieją bardzo różne obszary dostępu do leczenia. To też pokazał troszeczkę w swojej prezentacji pan profesor Krzakowski. My dążymy do tego, żeby był równy dostęp do świadczeń, ale są obszary naszego kraju, w których to leczenie w ramach programów lekowych jest utrudnione. I na przykładzie właśnie leczenia i finansowania raka piersi w Polsce pani doktor nam to pokaże. Bardzo prosimy. Dzień dobry, nazywam się Iga Lipska, pracuję w Narodowym Funduszu Zdrowia. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować serdecznie pani rzecznik za zaproszenie do udziału w tym webinarze dla pacjentów. To uważam jest bardzo ważne, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia dzielił się danymi, w tym z organizacjami pacjenckimi. Także niezwykle mi miło, że mogę zaprezentować taką dosyć dużą pracę analityczną, która została wykonana w Narodowym Funduszu Zdrowia. Przez mój zespół, któremu też bardzo dziękuję za to, że za cały ten wkład merytoryczny. Zajęliśmy się bardzo kompleksowo tematem raka piersi, pracowaliśmy nad tym ileś miesięcy. Tutaj przedstawię Państwu część tych danych, które mieliśmy możliwość przeanalizować. I też myślę takie dosyć ciekawe wnioski, które się nasunęły, aczkolwiek oczywiście z uwagi na ograniczenia czasowe, to będzie jedynie drobny wycinek tej naszej pracy analitycznej, która została wykonana. Zajęliśmy się kompleksowo tematem leczenia i finansowania raka piersi w Polsce. Popatrzyliśmy na dane za lata 2014-2019, aczkolwiek, ponieważ zaczęliśmy tą pracę analityczną, jak już w zasadzie trwała pandemia COVID czy koronawirusa w Polsce, to do tej pracy analitycznej później dodaliśmy też taki aspekt związany z wpływem pandemii COVID na leczenie raka piersi, no jest to temat, który jest szeroko omawiany. Poproszę następny slajd. Postawiliśmy sobie taki dosyć ambitny cel, czyli popatrzyliśmy właśnie kompleksowo na leczenie pacjentów z nowotworem piersi w Polsce. Jak mówię pacjentów, to mam na myśli oczywiście pacjentki i pacjentów. Powiem za chwilę o tym, że na ten nowotwór chorują również mężczyźni. Natomiast chcieliśmy też zwrócić uwagę na zarówno jakość świadczeń, jeżeli to jest w ogóle możliwe na przykładzie danych Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też na efektywność wydatkowania środków. To jest zgodne z takimi celami strategicznymi, które są określone w strategii Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli Państwo nie znają tego dokumentu, to bardzo też zachęcam do zapoznania się z nim.
Tam zwróciliśmy uwagę na takie dwa główne cele, czyli cel numer dwa to jest poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej, ale także na cel numer pięć, poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej. Polecam Państwa uwadze tą właśnie strategię. Tak jak powiedziałam wcześniej, popatrzyliśmy na dane NFZ-u za taki dosyć długi okres, czyli 2014-2019, czyli w sumie taki okres sześcioletni, zidentyfikowaliśmy pacjentów z rozpoznaniem, jak to zwykle mówimy, C50 z rozszerzeniami, czyli nowotwór złośliwy słupka, tak to się nazywa ze wszystkimi rozszerzeniami według oczywiście klasyfikacji międzynarodowej ICD-10. Ja skrótowo używam tutaj określenia rak piersi, ale oczywiście mam na myśli te wszystkie rozpoznania w tej grupie C50 z rozszerzeniami. Jak Państwo tutaj zauważą, też oczywiście, ponieważ identyfikowaliśmy pacjentów po numerze PESEL, który jest takim numerem unikalnym i identyfikatorem jednocześnie pacjentów w systemie, to mogliśmy też zidentyfikować bez problemu oczywiście płeć. Tutaj Państwo widzą, że tak naprawdę na nowotwór piersi choruje 1% mężczyzn, 99% kobiet, co jest logiczne. Natomiast oczywiście w każdym roku z tych analizowanych lat ten odsetek mężczyzn wygląda podobnie. Także też proponuję o tym nie zapominać, jak rozmawiamy z pacjentami, to jest około 1% wszystkich pacjentów. Jeżeli chodzi o koszty leczenia, tutaj na tym zbiorczym wykresie widzą Państwo zarówno po lewej stronie liczbę pacjentów, jak i właśnie koszty poniesione kompleksowo na wszystkie zakresy świadczeń, bo tak popatrzyliśmy na temat, czyli kompleksowo na przestrzeni tych analizowanych przez nas lat. Widzą Państwo, że liczba pacjentów rośnie. Od tego pierwszego roku, który analizowaliśmy, to było 173 ponad tysiące pacjentów. W roku 2019 to jest niemalże 208 tysięcy pacjentów. Ważne jest to również, że rosną nakłady na leczenie raka piersi. Tak jak powiedziałam, to rozpoznanie C50 z rozszerzeniami. One wynosiły niewiele ponad pół miliarda złotych w roku 2014, natomiast w roku 2018-2019 wynoszą ponad 830 milionów złotych, 826 milionów złotych w roku 2019. Czyli proszę zauważyć, że te kwoty przeznaczane na leczenie raka piersi rosną, natomiast no z mojego punktu widzenia, patrząc tak medycznie, ponieważ jestem lekarzem z wykształcenia, na to, no to trzeba by się zastanowić, na ile te zwiększone środki, widzimy, że zwiększa się bardzo liczba chorych. Natomiast ważne jest to, jak przekłada się to też na jakość leczenia, czyli zarówno jakość życia chorych, które i którzy żyją z tą chorobą, bo wiemy, że rak piersi stał się, można powiedzieć, chorobą przewlekłą, jak i samo wydłużenie życia w tej chorobie, czyli trzeba by popatrzeć na te również aspekty jakościowe. Powiem później, jak będę omawiała leczenie raka piersi w zakresie programu lekowego, to spróbuję wytłumaczyć, dlaczego te wydatki z roku 2018 i 2019 się zatrzymały, a nawet delikatnie spadły. W mojej ocenie to jest dobry sygnał, ponieważ weszły do użycia i do refundacji też tak zwane leki biopodobne, czyli w skrócie mówiąc biosimilary. One weszły do refundacji w połowie roku 2018. Zresztą nie była to taka łatwa decyzja refundacyjna, chociaż oczywiście bardzo, bardzo korzystna dla pacjentów i bardzo korzystna z punktu widzenia wydatkowania środków publicznych. Poproszę następny slajd. Chciałam też Państwu przedstawić pokrótce taką analizę, jaką zrobiliśmy, analizując wszystkie zakresy świadczeń, z jakich korzystają pacjenci i pacjentki z tym rozpoznaniem. Widać, że największy procentowy udział jest w ambulatoryjnym lecznictwie specjalistycznym, to jest ponad 60% wszystkich pacjentów, 17% w tak zwanym POZ-cie, czyli w podstawowej opiece zdrowotnej, a niecałe 12% w leczeniu szpitalnym. Poproszę następny slajd. Jak popatrzymy na to, jak rozkładają się koszty,
pomiędzy tymi zakresami świadczeń, to widzimy, że ta proporcja jest odwrócona, tak? Że największe koszty, co w sumie nie jest specjalnie zaskakujące dla nikogo z nas, ale jednak warto też oprzeć się na danych liczbowych. Największe koszty, niemalże 80%, proszę zwrócić na to uwagę, są ponoszone w lecznictwie szpitalnym. Tutaj jest ciężar finansowy leczenia pacjentów i pacjentek. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w tym zakresie, gdzie było liczbowo najwięcej pacjentek i pacjentów procentowo, czyli w lecznictwie specjalistycznym, tak zwanym ambulatoryjnym, jest tych kosztów niecałe 11%. Następny slajd. Natomiast jeżeli chodzi o sam program lekowy raka piersi, tutaj ta liczba pacjentów objętych programem lekowym raka piersi też rośnie z roku na rok. Od roku 2014 to było niecałe 3,5 tysiąca złotych, w roku, przepraszam, 3,5 tysiąca pacjentów, natomiast w roku 2019 to było ponad 6 tysięcy pacjentów objętych programem lekowym. Pokażę jeszcze później różnicę między województwami, to wydaje mi się jest bardzo ciekawe też tak patrząc z perspektywy pacjenta onkologicznego, akurat dokładnie z tym rozpoznaniem, żyjącego w danym regionie Polski. Natomiast proszę zwrócić uwagę na koszty pacjentów w programie lekowym. Te koszty rosły bardzo gwałtownie, a zwłaszcza między latami 2016-2017, tam był bardzo duży przyrost tych kosztów. To też było spowodowane utrzymującą się ceną leków i zwiększającą się liczbą pacjentek w tym programie. Natomiast proszę zwrócić uwagę tutaj, jaki jest ciekawy trend, jak pokazujemy dane liczbowe dotyczące tylko programu lekowego, to bardzo dobrze to widać. Te koszty zostały zahamowane właśnie między innymi poprzez wprowadzenie leków biopodobnych do refundacji. W roku 2018 wyniosły 361 tysięcy złotych, ale to już nie był tak skokowy wzrost jak w poprzednich latach. Natomiast w roku 2019 te koszty spadły, mimo objęcia programem, co pokazuje na wykresie po lewej stronie, większej liczby pacjentów. Następny slajd poproszę. Jeżeli chodzi o podział na województwo, tutaj Państwo mają przedstawioną liczbę pacjentów korzystających z tego programu lekowego. I to znowu nie jest specjalnie zaskakujące na tym slajdzie, ta liczba jest największa w województwach o największej liczbie ludności, czyli w województwie mazowieckim i śląskim, ale popatrzyliśmy tutaj i poprosiłabym następny slajd na taką wystandaryzowaną wielkość i wydaje mi się, że to jest bardzo ważny slajd z perspektywy pacjenta, ale też oczywiście zwróciliśmy na to uwagę w NFZ-cie, konsultowaliśmy te wyniki tych analiz już w trakcie prac analitycznych też z konsultantem krajowym w dziedzinie onkologii klinicznej. Myślę, że to są takie dane, które od razu zwracają uwagę. Jak popatrzymy na wystandaryzowaną wielkość, czyli liczbę pacjentek objętych programem lekowym na 100 tysięcy mieszkańców danego województwa, to wtedy niwelujemy ten czynnik, czyli wielkość populacji danego województwa, który nie pozwala nam wtedy obiektywnie porównać. I widzą Państwo, że jak tak popatrzymy na dane, to możemy z łatwością porównać województwa między sobą, bez względu na to, czy które się zwiększy, czy mniejsze w zakresie liczby populacji objętej. Więc tutaj widzimy na tym slajdzie, że nawet na 100 tysięcy mieszkańców między województwami występują bardzo duże różnice, czyli tutaj mamy województwa, gdzie ta liczba jest powyżej 20 na przykład, ale mamy też województwa, gdzie jest kilkanaście pacjentek na 100 tysięcy mieszkańców, a nawet poniżej 10. To są takie różnice, które bardzo zwracają uwagę. Też można tutaj przeanalizować, jak ta liczba się zwiększa w poszczególnych latach, w poszczególnych województwach. Widać, że są województwa, no na przykład takim województwem jest pewnie tutaj województwo lubuskie, w których ta liczba utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie, natomiast są województwa, w których ta liczba praktycznie uległa podwojeniu na przestrzeni tego analizowanego okresu, ale też pewnie zwrócą Państwo uwagę na to, bo to bardzo się rzuca w oczy na tym slajdzie, że są województwa, w którym praktycznie nie ma dostępności do
programu lekowego. No na pewno tutaj takim województwem, które zwraca uwagę, jest województwo warmińsko-mazurskie, ale tutaj co ciekawe, właśnie ta niska liczba pacjentek objętych programem lekowym jest też w województwie pomorskim. I to też jest taka dana liczbowa, która bardzo zwraca uwagę, więc być może, jak analizowaliśmy to z konsultantem krajowym, być może tutaj przyczyną jest faktycznie, są różnice między postępowaniem terapeutycznym w danym regionie. I stąd wychodzą takie różnice między województwami. Poproszę następny slajd. Tutaj mamy środki przeznaczane na program lekowy leczenia raka piersi w podziale na województwa właśnie. I znowu, tutaj specjalnie nie jest zaskakujące to, że województwa największe, gdzie jest objęte, gdzie jest największa populacja, też jest największa liczba pacjentek objętych programem lekowym, no to te koszty oczywiście będą największe i tutaj widać, że jest to województwo mazowieckie i śląskie. Następny slajd poproszę. Natomiast możemy też popatrzeć na średni koszt leczenia na pacjenta w danym województwie. Tutaj już widać, że te różnice między województwami są też duże, niekiedy nawet dwukrotnie większe, więc też zwraca uwagę. Poproszę następny slajd. Natomiast jeżeli chodzi o program lekowy, właśnie średni koszt na pacjenta, no to tutaj proszę zwrócić uwagę, że te różnice między województwami właśnie, znowu, nawet w województwach, w których jest objęta największa liczba pacjentek, to te koszty wynoszą około 50 tysięcy złotych na jednego pacjenta, natomiast są województwa, w którym ten koszt jest dużo niższy, na przykład w województwie małopolskim, gdzie ten koszt średnio na pacjenta wynosi powyżej 36 tysięcy złotych. Poproszę następny slajd. Ponieważ ja lubię się opierać na danych liczbowych i zawsze to cenię, zwłaszcza jeżeli można decyzje dotyczące procesów diagnostyczno-terapeutycznych opierać na tych danych liczbowych, jakie mamy w Narodowym Funduszu Zdrowia, to proszę zwrócić uwagę, przedstawiam ten slajd zamiast podsumowania, chociaż już go widzieli Państwo wcześniej. Liczba pacjentów objętych programem lekowym raka piersi, można powiedzieć, że z roku na rok rośnie, chociaż pewnie nadal jest to zbyt mała liczba pacjentów w stosunku do potrzeb. Natomiast koszty przeznaczane na ten program lekowy rosły gwałtownie, zwłaszcza pomiędzy rokiem 2016 a 2017. Tam był też największy przyrost liczby pacjentów i pacjentek objętych tym programem. Natomiast od roku 2018, proszę zwrócić uwagę, jest taki spadek tych kosztów i to dosyć znaczący, bo prawie 20-procentowy, mimo zwiększającej się liczby pacjentek objętych programem. I to jest w sumie z perspektywy wydatkowania środków publicznych, to jest bardzo pozytywna informacja, bo na to samo leczenie można przeznaczyć mniejsze środki, obejmując większą liczbę pacjentek, czyli te środki można przeznaczyć też na inne rodzaje leczenia. Poproszę następny slajd. I jeszcze taka ogólna informacja dotycząca leczenia raka piersi. Też Państwo ten slajd widzieli. Proszę zwrócić uwagę, liczba pacjentek i pacjentów chorujących na raka piersi w Polsce rośnie z roku na rok i to wobec starzejącego się społeczeństwa, wobec tego, że wszyscy żyjemy dłużej, w związku z tym jest więcej chorób onkologicznych. To nie jest dla nas zaskakująca oczywiście informacja, ale to jest aż ponad 200 tysięcy pacjentek i pacjentów, bo przypominam, że jest 1% mężczyzn z takim rozpoznaniem w każdym roku, więc to jest bardzo duża liczba pacjentów. Natomiast koszty poniesione na to leczenie też rosną z roku na rok. Natomiast można powiedzieć, że między innymi w związku z wprowadzeniem leków biopodobnych w 2018 roku utrzymują się na poziomie teraz około 830 milionów złotych, podczas gdy w tym początkowym okresie, który obejmowała nasza analiza, wynosiły no niewiele ponad 530 milionów złotych, czyli to też jest bardzo duży przyrost w zakresie finansowania
leczenia pacjentów z tym schorzeniem na przestrzeni tego analizowanego przez nas okresu czasu. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy, to było bardzo interesujące i powiem tak, dzisiaj mieliśmy prezentację pana profesora Krzakowskiego i pokazywał, ile kosztują nas poszczególne programy lekowe związane z określonymi nowotworami i oczywiście dominujący jest rak piersi. Tutaj ten program jest cały czas, no to jest związane też z liczbą pacjentek, ale też jakby z tym, że ten program jest pełniejszy, na przykład w stosunku do programu raka płuca, gdzie jest pacjentów jeszcze więcej i tam wydaje się, że powinno być najwięcej tych środków angażowanych, ale być może tam są same na razie póki co chyba leki oryginalne. Tutaj już mamy leki biosymilary. Ale mnie najbardziej zainteresował w taki wątek tych różnic między poszczególnymi województwami. Dlaczego to województwo mazurskie, pomorskie, jednak dolnośląskie niby się wydaje, że to jest takie bardzo cywilizacyjnie rozwinięte województwo pod względem leczenia raka piersi i uczestnictwa w programach lekowych tak się źle prezentują. Z czego to wynika? Czy tam brakuje lekarzy, którzy by umieli prowadzić te programy lekowe? Jak pani to z tych analiz, bo pani pewnie zbierając te dane też tak jak pani powiedziała, starała się analizować przyczyny tych danych, dlaczego one się tak prezentują? Faktycznie, dziękuję za to pytanie, faktycznie te różnice między poszczególnymi województwami no, zwróciły bardzo naszą uwagę tuż po wykonaniu analiz i stąd między innymi dlatego oczywiście konsultowaliśmy te wyniki z panem profesorem Krzakowskim, czyli konsultantem krajowym, o którym pani wspominała, w dziedzinie onkologii klinicznej. Pewnie nie jest jedna przyczyna takich różnic między województwami. Pewnie, tak jak w każdym takim przypadku, tych przyczyn byłoby więcej. Natomiast wydaje się, że też jedną z przyczyn, na pewno być może dostępność lekarzy, czy dostępność bazy i ośrodków, w których jest kontraktowany program leczenia raka piersi, to bez wątpienia. Natomiast wydaje się też, że istnieją w Polsce bardzo duże różnice w takim postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym w zakresie leczenia raka piersi. Ja tutaj z uwagi na ograniczenia czasowe ograniczyłam się oczywiście, skoncentrowałam się na raku piersi, na programie lekowym leczenia raka piersi. Natomiast myśmy te różnice między województwami obserwowali we wszystkich w zasadzie zakresach świadczeń. Myślę, że to też jest istotne dla pacjentek, które mam nadzieję słuchają tej mojej prezentacji czy tego wykładu. Odkryliśmy też bardzo duże różnice między takim całym procesem diagnostyczno-leczniczym rozumianym jako operacja, chemioterapia. Jeżeli operacja, czyli leczenie zabiegowe, to czy jednoetapowe, czy dwuetapowe, czy z rekonstrukcją piersi. W niektórych województwach, i tutaj akurat pamiętam województwo pomorskie, które na przykład w rekonstrukcjach piersi jest takim przodującym województwem. Także te różnice między województwami, one występują w każdym zakresie. Pewnie też przyczyna jest taka, że pacjentki i pacjenci przemieszczają się między województwami. Być może akurat z województwa warmińsko-mazurskiego przemieszczają się w inne leżące niedaleko województwa. Trudno jest tak naprawdę jednoznacznie wskazać taką przyczynę. Na pewno te różnice między województwami są. To pewnie przekłada się wprost na dostępność pacjentów do leczenia i również, chociaż być może to jest wniosek na wyrost, na jednak efektywność leczenia w danym regionie. To myślę, że taki krótki komentarz, natomiast na pewno tych przyczyn jest dużo więcej i one są bardziej skomplikowane. Myślę, że to też by wymagało zbadania. A pani jest, pani doktor, prowadzi pani takie konsorcjum naukowo-badawcze przy NFZ. Proszę nam powiedzieć właśnie, czym się zajmuje to konsorcjum. Tak, ja mam przyjemność kierować działem monitorowania świadczeń. To jest jedna moja rola w Narodowym Funduszu Zdrowia. Między innymi takie prace analityczne robimy, jak teraz miałam okazję prezentować. Teraz jeszcze pracujemy nad tematem związanym z rakiem prostaty. Mam nadzieję, że też no, w ciągu kilku miesięcy będą takie bardziej obszerne wyniki. Natomiast oprócz tego kieruję faktycznie pracami
konsorcjum naukowo-badawczego, w którym NFZ pełni rolę lidera, natomiast w skład konsorcjum wchodzi Uczelnia Łazarskiego, pani dr Małgorzata Gałązka-Sobotka oraz Narodowy Instytut Kardiologii, pan profesor Tomasz Hryniewiecki i pan doktor Michał Farkowski biorą udział w pracach tego konsorcjum, głównie we współpracy z nami. To jest w ogóle grant naukowo-badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, grant 3,5-letni. Teraz jesteśmy już po zakończeniu fazy badawczej projektu, wchodzimy w fazę wdrożeniową. Generalnie w ramach tego projektu wdrażamy szpitalną ocenę innowacyjnych technologii medycznych. Chcemy zidentyfikować te technologie, które są faktycznie innowacyjne, można je wdrażać w szpitalach i poddać je ocenie zgodnie z regułami oceny technologii medycznych, czyli generalnie poddać je analizie efektywności klinicznej, analizie bezpieczeństwa, analizie efektywności kosztowej, ale w kontekście danego szpitala. Dlatego nazywamy to hospital-based HTA, czyli szpitalna ocena innowacyjnych technologii medycznych. Teraz wchodzimy w fazę pilotażu. Mamy też, na pilotaż składają się też między innymi szkolenia, które właśnie w ten weekend zaczynamy. Będę prowadzić wykłady w tą sobotę, także taki jest plan na sobotnie popołudnie. Natomiast w weekendy będą się odbywały szkolenia między innymi analityków szpitalnych i też osób z Narodowego Funduszu Zdrowia, z urzędów wojewódzkich między innymi. Tam jest ważna rola przypisana urzędów wojewódzkich. Mam nadzieję, że to będzie szerszy taki temat, który będzie wdrażany po pilotażu właśnie w skali ogólnopolskiej. Także nie skończymy na pilotażu. A ja mam pytanie, bo Pani używa określenia technologie medyczne. Nie mówi Pani o lekach, tylko o technologiach. Czyli mówimy o pewnych rodzajach świadczeń nielekowych, tak? I jakiego na przykład typu to są świadczenia dotyczące onkologii? Może nam Pani zdradzić? Tak, Pani doktor? To ważny wątek, na który zwróciła Pani uwagę. Faktycznie może to jest trochę taki slang zawodowy, ale każda grupa się posługuje jakimś swoim slangiem tak naprawdę. Faktycznie używamy określenia technologia medyczna, natomiast pod pojęciem technologia rozumiemy technologie lekowe i nielekowe, leki i nieleki, jak ja zwykle mówię. Technologie lekowe w Polsce, one mają, ponieważ podlegają refundacji, tam jest decyzja na poziomie krajowym ministra, decyzja refundacyjna i tutaj w zasadzie też jest proces oceny technologii medycznych, w którym bierze udział AOTMiT, czyli Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Natomiast my tutaj w tym projekcie bardziej się skupiamy na technologiach nielekowych, bardziej na kardiologii, najbardziej w naszym obszarze zainteresowań w projekcie jest kardiologia i onkologia faktycznie, ale to są głównie technologie nielekowe, też wyroby medyczne, procedury zabiegowe, natomiast co do samych konkretnych technologii, które będziemy poddawać ocenie w pilotażu, to mamy kilkoro kandydatów, natomiast jeszcze nie mamy finalnej decyzji podjęte, jakie technologie będą oceniane. Myślę, że taką decyzję będziemy mieli gdzieś tam na przełomie września, października tego roku, jakie raporty będą dotyczyły jakich konkretnie technologii. No to się wtedy do Pani też zwrócimy o wypowiedź, bo jesteśmy ciekawe, co się będzie działo w obszarze onkologii. A bardzo dziękujemy za to spotkanie, za poświęcenie nam czasu i Pani zakończyła pięknie nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy. Ja nie pozostało tylko podziękować wszystkim prelegentom, wszystkim uczestnikom, którzy z nami wytrwali te kilka godzin. Chciałam podziękować moim koleżankom, które choć są krótko po przechorowaniu COVID-19 współpracowały ze mną i pomogły mi przygotować te warsztaty. Dziękuję naszej pani prezes, że włączyła się w te warsztaty i chcę was zaprosić wszystkich na kolejne warsztaty, które odbędą się 19 maja. To będą warsztaty takie w formule na żywo, poświęcone pacjentom z rakiem pęcherza. Rak pęcherza to jest troszkę zapomniany nowotwór, zbyt mało o nim mówimy i zbyt mało mówimy o pacjentach z tym nowotworem. A chciałam też powiedzieć,
powiedzieć, że dzisiaj odpowiedzieliśmy na niektóre pytania, które wcześniej Państwo nadesłali, ale jeśli macie jeszcze jakieś pytania do naszych prelegentów, do osób, z którymi się dzisiaj spotkaliśmy, to proszę do nas napisać na rzecznik@pko.pl, a my poprosimy o odpowiedź naszych prelegentów na te pytania. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia 19 maja.